Rozpoczynamy 22 odcinek MMA Studio. Ze mną Marian Ziółkowski. Cześć, witam. Marian, nasi goście mówią, że pobiją cię rekord w boksera, na co czekamy, prawie tak jak na sobotnie. KSW. Jest potencjał. Adrian Bartos Bartosiński. Witam. Paweł Pawlak. No, siemanko. Czyli czempioni KSW, którzy biją się już w tę sobotę. Panowie, jak nastroje przed wojną? Od Bartosa zaczniemy. Dobrze. Nie, głodny jestem, dużo wody piję, a tak ogólnie to bardzo dobrze. Paweł? U mnie też nie ma tragedii. Ja akurat dużo wagi nie robię na koniec, więc jest luzik. Jeszcze troszkę więcej wiem od Adriana, więc jest okej. Okay. Jaka baga na ten moment? Czy teraz nie rozmawiają o pieniądze i wadze? O pieniądze i wadze. No nie, ja mam trochę ponad 5 kilo, niecałe 6, ma mało. Ja mam więc prawie ja mam nic, więcej, że tak powiem. W tym przypadku troszkę. Ale tyle co zawsze mam. No. Zawsze prowadzę sobie bilans, to dzisiaj miałem tyle samo co ostatnio, w tym samym dniu. No, zgadzam się. Mniej więcej. Strzelajcie, ja będę mówić ciepło. To dawajcie w takim razie na czacie na YouTubie, podawajcie wyniki i przeczytamy je Adrianowi. Będzie potwierdzone. No ja stawiam na tak 8-5, 8-6. Nieźle. Dobry jest. Marian trafił. Dobry jest, wygrał. A ile gram? Ile nie gram? No, proszę, to nie. No dawaj, strzel. 85 ile? 400. Ale 85-400? No nie, mało. Za mało. Ale bliziutko. Słuchajcie, widzowie piszą tak. 84, 87, 85. Ktoś trafił? Nikt. A kto był najbliżej? Dobra, 82 jeszcze padło. Nie, no to pewnie jest około 86 pewnie. No, 86. Parnas mówił, że waży na ten moment 79 kilo. O 7 za mało. O 7 za mało. I o co tu chodzi? Ja przed walką ze mną, w ogóle straszna dezinformacja w takim razie musiała iść, bo słyszałem, że przed walką ze mną mówił, że, znaczy mówił, to ludzie mówili, że waży 84. A jak widziałem ostatnio jego wywiad, to mówił, że zaczynał do walki z tobą z kategorii 8-1 i teraz na co dzień waży 79. Powiem ci, że też mi się wysłyszałem, że więcej ważył, nawet jak był się w tej lekkiej, więc teraz mnie trochę zadziwił, że tyle waży. Nie mam pojęcia. Może, ze stresu. Może ze stresu, że przytyć. Ale jest to dziwne. Co ja zrobiłem? Ale nie po co mi to? Po nie co sądzę, żeby kłamali, bo chyba tak na tym face to face mu się przyjrzałem, to myślałem, że gabarytowo może być większy, ale wyglądał gdzieś tak, gdzie podejrzewałem, że będzie wyglądał. Powiedzcie, jakie były wasze przygotowania do tej walki, czy były problemy ze zdrowiem i jeszcze takie pytanie, bo jestem ciekawy, jak wypośrodkować to, żeby nie być przetrenowanym, też nie być niedotrenowanym, ale czasami wydaje mi się, że czasami jeszcze jak człowiek już się tak długo bije, lepiej być trochę niedotrenowanym niż spowodować, że wejdziemy na moment, gdzie zaczną być urazy i kontuzje. Dlatego świetnie, trzeba trenować jak ja. Paweł trenuje najlepiej. Może ja coś o tym powiem. Paweł akurat nie lubi się przetrenować. Dokładnie. Możesz mówić. Rozwijaj się. Tak, dawaj Paweł. Ja trenuję tyle, ile muszę, żeby być przygotowanym. Nie, no ja raczej raz dziennie trenuję. Już nie jestem. Powiedz zbyt, o swojej złotej zasadzie. Zbyt młody. Jakie złotej? Paweł, złota zasada jest taka, po deloadzie czas na deload. Kurde. Paweł, przygotowania składały się z deloadu. Był deload, ja. Potem też był deload. Jeden raz zrobił. Zobaczcie, jakie jest w formie. Nie, no zobaczcie, coś tam bicepsy widać. To jest ciekawy wątek, bo dużo się mówi o tym, że Michał Materla miał wiele kontuzji, że jest porozbijany. A jak ty się czujesz, Paweł, po tylu latach bicia się... Wiesz, dla wielu organizacji. Też się czuję porozbijany. Nie, żartuję. Bardziej niż Michał Materla? Ja akurat, jak widać po moich walkach, to ja staram się walczyć w taki sposób, żeby nie mieć żadnych jakby obrażeń, tak? Więc ja akurat dobrze walczę, choć więcej jakby kontuzji łapie mnie na treningu po prostu. To teraz też jakieś tam kontuzje miałem, ale no wiadomo, że to zawsze się zdarzają jakieś mikrokontuzje w przygotowaniach, tak? No ale wiadomo, że Michał no, chyba jest rekordzistą. Bo on idzie właśnie na wymiany po prostu, idzie charakterem do przodu, może czasami, nie wiem, zabraknąć mu techniki, tak jak on to zawsze mówił na koniec swoich walk, ale zawsze będzie szedł do przodu i charakteru nie zabraknie, nie? Więc jak widać, on był wiele razy porozbijany, ależ idzie do przodu, tak? No i też dlatego myślę, że ta walka będzie podobna generalnie, nie? Że nawet ja będę go mocno rozbijał, on będzie szedł do przodu, nie będzie się poddawał, no i ta walka tak będzie, pewnie znajdzie się, skończy się decyzją.
Oglądaliście film o Michale Materli na Viaplay? Mhm. Ja też oglądałem. No i jakie wrażenia, bo tam właśnie o dużo tym operacji. Mowa, tak, dużo operacji. Dużo operacji na pewno, tak? No nie, no charakteru nie można mu odmówić, tak? No nawet z tym Kendallem Grovnem, jak się bił, no to też ta szyja chyba na 3 dni przed mu poszła, ale podjął wyzwanie, może później ta ręka mu w ogóle siadła, ale walczył, tak? No to co mówię, charakter ma wielki i pewnie go też pokażę w sobotę, nie? I też wielki szacunek z twojej strony do Michała. Po sieci dalej krąży to zdjęcie, kiedy no, byliście razem w klatce i ty się tak ukłoniłeś sportowo. Bardzo fajny, można bez trasztoku, jak się okazuje. Dokładnie, no nawet, szczerze mówiąc, nie umiałbym inaczej do niego postępować, no bo ten człowiek no, tworzył to MMA tak naprawdę w Polsce, jest jedną tak naprawdę z trzech ikon tutaj w Polsce i zawsze pokazywał charakter, chyba najwięcej krwi wylał generalnie klatce ze wszystkich zawodników KSW, no i jest ogólnie bardzo sympatyczny, ja go bardzo lubię, tak? Można z nim porozmawiać, pośmiać się, więc jest normalnym gościem. Myślę, że jest też takim śmieszkiem jak ja na sali, więc jak mógłbym inaczej do niego podejść, albo nie wiem, wyzwać go czy coś, tak? Więc do końca lecimy z pełnym szacunkiem. Jeszcze fajna akcja jest na koniec, że tak powiem, jakby naszej walki, to już to w ogóle jest coś pięknego, nie? To dawaj jeszcze, tym zakończymy ten wątek, bo chodzi o pas, tak? Pas, który chcecie przekazać na cele charytatywne. Tak, dokładnie. No to wyszło generalnie, jak kręciliśmy trailer. Ja właśnie tam mówiłem o swojej, opowiem mniej więcej na czym to polegało, tak? Bo może dużo osób nie wie, że właśnie kręciliśmy trailer i właśnie tam opowiadałem o mojej drodze, że tam była ciężka i jak to powiedzieć, no, że była ciężka i że generalnie rzeczy materialne nie mają dla mnie większego znaczenia i liczy się ta cała droga, którą przeszedłem i że cały czas idę, tak? I właśnie coachu, gościu, który tam jakby buduje napięcie w trailerach i tak dalej, powiedział do mnie, tak, to oddałbyś pas na cele charytatywne? Jesteś taki mocny? A ja mówię, o kurde, zaskoczył mnie. Ale nie, no właśnie powiedziałem, że tak, że będzie to coś pięknego, tak? No i Michał jeszcze dał to fajne oświadczenie, że też do tego się przyłącza i nieważne kto wygra pas, to dajemy go na cele charytatywne na Counters Fighters i na Damiela Mielańczuka córeczkę, więc mówię, to jest coś pięknego, taka chwila w moim życiu, no nigdy tego nie zapomnę i będę to wspominał do końca życia, że coś takiego stworzyliśmy i mam nadzieję, że pójdzie to za wielkie pieniądze i jeszcze przy dobrej walce, tak? Mam nadzieję, że zrobimy taką walkę, że wszystkim się spodoba i jeszcze ten pas pójdzie za duże pieniądze, to powiedz o święta będę miał wspaniałe, nie? Bardzo fajna akcja. Przechodzimy płynnie do Bartosa, bo taki widzę delikatnie zmęczony. Że nie o nim mówimy. Tak, na zegarek. Zerka. Co ciekawe, że znowu. Pan już słucha tego cię drugi raz. To słuchajcie, bo tutaj to padło w naszej rozmowie. Zdziwiłeś się, że Saladin podjął z tobą walkę, chęć walki, że no wiesz, z dużo cięższym zawodnikiem, bo dużo osób tak zareagowało, że to wariat, że idzie do tak wysokiej kategorii wagowej. No, nie zdziwiłem się, on taki szuka wyzwań. Marik nie miał chyba wyzwania teraz w 70, bo Marian kontuzjowany jest. No chyba ten Mircia jeszcze był nie najgorszym pomysłem. No i bardziej mi się dziwi, że trochę mnie, mam wrażenie, że lekceważy, no, ale to jego problem, nie ma. Nie wiem, tak ja odbieram wrażenie, że tak chyba jakby nawet po tym trailerze stwierdził, że chyba mam tylko trochę grapplingu i to wszystko. Co mogę powiedzieć? Właśnie mam. Im wyjdzie pewniejszy, tym lepiej dla mnie. Mam kilka pytań. Ale będzie zaskoczony grubo. Mamy kilka pytań na temat właśnie tego trailera. Może zacznijmy od pierwszego, bo powiedziałeś słowa, na ten moment jest pan nas najmocniejszym zawodnikiem bez podziału na kategorie wagowe. I teraz tak, no abstrahując, że w tym momencie trochę wykluczyłeś mnie, no bo można powiedzieć, że Parnas poza tym, że ma pas w mojej kategorii, gdzie wygrał z gościem, z którym też wygrałem, no to w swojej kategorii też, okej, okay, można powiedzieć, że ją wyczyścił, ale też nie zrobił tam nie wiadomo czego, bo tak naprawdę w sumie obronił 3 razy pas, czyli tyle samo co ja. Ale już abstrahując moją osobę, pamiętajmy, że jest jeszcze DeFreeze i on też jest gościem, którego można... Wiem, tylko wiesz co, ja o tym mówiłem właśnie, że ja w ogóle, jeśli myśmy liczyli obrony i jakby ile panuje w DeFreeze, no to bezwzględnie DeFreeze, ale ja nie liczę tych pasów tylko sądzę też, patrzę pod uwagę styl i umiejętności bazowe, jakie posiada ten i ten, no to moim zdaniem to jest różnica i nawet nie mówię o jakości rywali, ale o tym, jak u nas mocna jest 60-70, a jak u Boga jest ciężka, no bo trzeba o tym powiedzieć, bo tu nie ma co się ukrywać. No i wiem, że nie został przetestowany w 70 z czołówką, tak jak z tobą, czy nawet z Mircią. Chyba i nie wiem, kto jest kolejny, ale no
pokaż mi innego mistrza w kategoriach, żeby był wyżej od niego. Ja na pewno nie. Paweł też nie, bo dopiero jesteśmy, nie zrobiliśmy nawet obron. Chuzigajew, nie ma go, ale też nie sądzę. Jest tylko Defris, a on jest podwójnym mistrzem. Wiesz, o co mi chodzi? Że na ten moment tak pound for pound jakby patrzeć, może by się jeszcze dokopał o coś innego, ale tak mi się wydaje, że jakby go stawiać, to można postawić go na tym pierwszym miejscu ze względu na te dwa pasy, chociaż okej, 70 jest niezweryfikowane, ale nawet za ten sam styl i kurwa umiejętności, tak mi się wydaje. No coś w tym jest, ale to muszę dopytać. Czy... Bo ja wiem, że to były podzielone tego Defrisa, tylko mówię, że patrzę stricte kurde na umiejętności. My wiemy, jak ciężka wygląda waga, nie? To wiecie, o co chodzi. Oczywiście. Jest tak, Defrizji nikogo więcej. Tak reasumując, no i 10 Mariusz Pudzianowski. Słuchajcie, ale to ja odbiję jeszcze piłkę, a może ty lekceważysz Saladina, bo też były takie głosy. Ja go nie lekceważę. Ja uważam, że jest dobrym zawodnikiem. Dobrym czy bardzo dobrym? Dobrym. Okej. Okay. Ja uważam, że jest dobrym zawodnikiem i ja mówię od razu, że go nie lekceważę. Dla mnie jest bardzo dobrym zawodnikiem i to pauza. Sam przyznasz, że nie mówię, że jest słaby. Tak, nie lekceważę. No. Nie lekceważę go, ale cieszę się, że on mnie lekceważy, bo bardzo mi to ten jara. I mówię, mogę go, śmieję się, że tam mały Francuz i tak dalej, tak prześmiewczo, ale uważam, że jest dobrym zawodnikiem. Nie, no nawet wiem, że go nie lekceważy, bo nawet słowa, że prawdopodobnie jest numerem jeden bez podziału na kategorie wagowe, no to doceniasz go. A tak się zastanawiałem, czy też nie powiedziałeś tego, żeby zrobić podwaliny pod to, że skoro on jest numer jeden, a ty za 5 dni wejdziesz i przejedziesz, no to ty jesteś numer jeden. Ja akurat mam tak, że ja nigdy nie gloryfikuję swoich rywali, okay. Wiesz, że raczej wolę im ujmować. Nie, no po prostu tak mam. Ale no jak on zasłużył, no to mówię, no jak biłem się Skrzybykiem czy z kimś, no to wiesz, staram się ujmować, czy nawet z Arturem, bo no po prostu uważam, że jestem lepszy i tyle, tu też uważam, że jestem lepszy, no ale patrząc statystycznie, no to wiesz, no nie mogę powiedzieć, że jest słaby, jak osiągnął ode mnie więcej w KSW na razie, nie? No bo to by wyglądało trochę głupio. Wiesz, bądźmy pyszałkami, ale miejmy jakiś wgląd na argumenty, wiesz, o co chodzi, no bo tak mogłem o chłopakach powiedzieć wcześniej, no bo mogłem, no ale akurat oni nie mogę tak powiedzieć, no gość ma dwa pasy i wiesz, zrobił więcej obrony ode mnie, więc głupio było, jakbym tak powiedział, nie? Ja zdobywając pas bez obrony. Jeszcze wracając do tego trailera, bo tu mam dwa pytania. Pierwsze to jest słowa Parnasa. Na pewno je widziałeś i pewnie będą cię pytać jeszcze w Fight Weeku. A propos tego, to szybko przeczytam. Bartos bardzo się rzuca, ale nie mierzył się z czołówką. Walczył z facetami słabszymi od niego, podczas gdy ja mierzyłem się z gośćmi znacznie od niego lepszymi, więc wiem, że mam umiejętności, aby go pokonać. On ma tylko jedną rundę w zanadrzu, a ja mam ich 5. Jak dla mnie on dysponuje tylko siłą fizyczną i odrobiną grapplingu. No, to jedyne, co może mnie niepokoić. No to jest to. No, no właśnie mówię, dlatego że mnie lekceważ, dlatego mnie to jest śmieszy. Ale ten argument mi się podoba właśnie, że jak powiedział, że walczył z gośćmi słabszy od siebie, dlatego ich pokonywał. No ale jak Parnas bił się i z kimś wygrywał, no to też ich pokonywał, więc to rdziwił się z dobrzymi od siebie. Wiesz, o co chodzi? Co to jest za argument? Ja wiem, że kategoria jego, ta 6-6, pewnie, wiesz, tam jest dużo tych lepszych nazwisk, nie? Ale no w ogóle mi to nie przeszkadza. No. Może on ma na przykład w głowie, że bił się z gościem, którego pokonał, czyli Danielem Torresem. Czy wiesz, że ten Daniel Torres go pokonał Parnasa i potem Parnas pokonał Daniela, no to jakby przełamał coś. A ty walczyłeś z typami, z którymi wiedziałeś, że jesteś lepszy. Wiesz co, no, może być, no chociaż obejrzałem tą walkę z Torresem, ona też mi dużo poglądu dała, więc Parnas nie lubi fizycznych zawodników, no. To prawda. A Torres był fizyczny. Torres naprawdę, a nie jest strikerem, nie jest zapaśnikiem, jest parterowca. On był w stanie trzymać Parnasa w bocznej całą rundę i przewracać, więc no to daje dużo do myślenia. Torres, który nie jest parterowcem i Romek Szymański w zapasach, to go tak poskręca jak Precla. Więc dużo przeglądu. Myślę, że może być zdziwiony bardzo, jak naprawdę nie mógł stać spod Torresa. Tak mi się wydaje, że trochę on mnie lekceważy, no ale to ja się cieszę. To jeszcze jedna rzecz a propos tego trailera, bo w którymś wywiadzie mówiłeś, że nie nastawiasz się nigdy na skończenie przed czasem, tylko to raczej jest wynik. Zawsze myślisz o walce na pełen dystans, a to, że z kogoś skoczysz, no to jest no, wypadkowa taka. Ale znowu w trailerze też powiedziałeś, że jesteś pewny, że kibice po tej walce będą mieli tak w cudzysłowie pretensje, że znowu za szybko. Czyli jednak gdzieś przeczuwasz, że możesz go szybko załatwić. No generalnie myślę, że spodziewam się, że nie będzie to pierwsza runda, bo będzie uciekał bardzo, będzie chodził na nogach i będzie zachowawczy, więc myślę, że to pójdzie trochę dalej na pewno. I to ze względu, że po prostu nie będzie chciał się bić, nie? Tak jak wiesz, biłem się z
teraz nawet te ostatnie walki, to chłopaki chcieli po prostu ze mną stanąć i jakby postawić od razu się, nie? I wiesz, to było łatwiej, nie? A jak taki gość, który nie będzie chciał się bić, tylko wiesz, on dobrze wie, że on musi dwie, trzy rundy będzie skakał i boksował sobie na wsteku. On lubi wybierać presję, a tutaj... Niech będzie ciężko. Niech wybiera, będziemy wybierać. Zaczynamy będzie skuteczniejsza. Nie, no myślę, że nie będzie wybierał. No jak będzie wybierał, to mnie zaszokuje, powiem wam. Ile game planów na Parnasa przygotowaliście? Ile game planów przyjęliśmy? No takich wariantów, wiesz. Szczerze? Tylko jeden? Wariant jest jeden i to jest, mamy game plan, który... Ja powiem wam tak. Szykujemy się na jego myki, których ma kilka. On, Parnas jest prostym zawodnikiem. On jest... Świetnie się odnajduje w zapasach, bo jest bardzo miękki, dobrze przechodzi. Ma niezły parter, jak jest z góry, podkreślam. I... Dobrze boksuje ciosy proste, ewentualnie na odchyleniach te sierpy. I to jest wszystko, co on ma. Ale to tyle potrzebuje mieć świetny zawodnik. GSP miał tylko obalenia, parter i lewy prosty. I sadzał wszystkich lewym prostym, lewym jabem. Kto by pomyślał, że lewy prosty może sadzać na dupę? On sadzał wszystkich tym i każdy wiedział, że to będzie robił i tak to robił. I na tym to polega. W sensie prawy prosty masz na myśli, bo on jak Mike jest ustawiony. Ale mówię o GSP teraz. A, okej. Okay. I to samo jest tutaj, że każdy wie, że to robi, ale co walkę to robi, bo to nie jest nic nowego, że bardzo wychyla się i bije tego jaba szybkiego, co prawda nie jest jakimś dzwonem, ale robi to zajebiście, tak po boksersku. I to robi, więc wiesz, no ma takie rzeczy proste, które są chuj skuteczne. No ale wydaje mi się, że po prostu i na to się przygotowaliśmy, ale to są tylko jego myki, a wariantów nie szykowaliśmy innych, bo to on będzie mega, nie powiem, zdziwiony, zaskoczony, no ale to on będzie musiał się dostosować do nas, no. I tak ja zawsze staram się prowadzić walki, no ale tym razem myślę, że on będzie grubo zaskoczony. Także mu popierdolę cały gameplay. Słuchajcie, to jeszcze takie pytanie też od widzów, którzy słusznie zauważają, że to będzie pierwsza walka Michała Materny na dystansie 5 razy 5. A jest będzie... jego 43. A walka. A Paweł 30. będzie ten pełen dystans, Paweł, jakbyś obstawiał tak uczciwie, czy nie? Szczerze, no ja obstawiam, że to może być walka jak z Adrianem Byszyńskim, co biłem się o pas z Babilonu. To też był taki, powiedzmy, dobry bokser, taki twardy, bardzo charakterny, idzie do przodu i myślę, że tutaj będzie podobnie, tak? No Michał Materla też za bardzo nie kopie, tak naprawdę, on bardziej teraz przede wszystkim boksuje, no teraz mniej obala, szczerze mówiąc, w tych walkach, tylko stara się wbić te mocne cepy ogólnie i trafić, bo ma mocne uderzenie i ta walka będzie pewnie wyglądała podobnie, tak, że ja będę go rozbijał. Bo ja nie mam mocnego ciosu niestety jak Adrian, więc muszę się męczyć w maratony. I nie wykluczam, że ta walka może potoczy się cały dystans tak naprawdę, tak? Będzie taki już Michał, powiedzmy, porozbijany i tak dalej, ale będzie jeszcze do przodu, tak? No bo on się nie poda. Tak przeczuwam, że on chce w zasadzie jeszcze większą legendą wygrać ten pas, więc na pewno się nie poda i w tych przygotowaniach dał pewnie z siebie wszystko. Będzie chciała wygrać ten plas, ale obstawiam, że my albo w rundach mistrzowskich wygram, albo decyzją, tak? Tak planuję i takie mam założenia, tak? Mi się nie śpieszy, żeby wygrywać, nie wiem, w 30 sekund, tak? Chyba, że wiadomo, coś wejdzie, no to idziemy w to, tak? Ale niestety Bozia nie obdarowała mnie uderzeniem mocnym, więc muszę w maratony się bawić. Za kim będą kibice w tym pojedynku? No, podejrzewam, że za Michałem będzie hala, tak? Dobrze, tam trochę kibiców od nas będzie. Da mi chyba z 250 osób, od ciebie chyba z 300, nie? Z 350? No, coś takiego. Mam nadzieję, że od Adriana kibice też będą za mną, mam nadzieję, a nie za Michałem. Więc tam będzie zależy. Z 600 osób. Z 600 osób, to mam nadzieję, że zagłuszymy resztę hali. Panowie, humory wam dopisują, mam takie poczucie, że nie czujecie zbyt dużej presji przed tymi walkami, a może ono jest mylne, Adrian? I czy ja? Tak, czy czujesz dużą presję? To jest najważniejsza walka w karierze? Tym bardziej, że masz nie aż tak dużo do wygrania w jakimś sensie, bo tak jak mówiliśmy przed programem, że jak wygrasz, to zaraz będą gadać, że pobiłeś gościa z kategorii 66. Będzie łatwo ci to umniejszyć. No teoretycznie tak, ale powiem wam, że nie wiem, ja jestem zadowolony z tej walki bardzo. Ja cieszę się, że się biję z nimi i w ogóle nie rozpatrywałem tego w tych kategoriach. Cieszę się, że to jest taka walka, bo mi dużo daje. Wygrana... Moim zdaniem dużo mi daje. Ja wiem, że znajdą się, co będą fani, a co będą umniejszać, ale i tak moim zdaniem to jest po prostu dobra walka, duża walka i no wiadomo, że jak wygram
splitem to średnio. Jak wiesz, jak pokażę tą dominację, no to i tak myślę, że ludzie powiedzą, nie no, faktycznie jest mocny, nie? Wiesz, tylko no, musi ta walka potoczyć się tak jak ja sobie mam, tak jak zamierzam, nie? Że nie może być tak, że będę się tam gdzieś męczył z nim. No, to... no tym bardziej, że w swojej kategorii tak naprawdę nie masz za bardzo z kim się już bić, nie? No, no. Bo co, drugi raz z Grzebykiem, no to bez teraz sensu. Teraz Andrzeja, to wie, także, nie, jak tego Parnasa chci dać. Także Parnas jest super medialna to walka, no bardzo sportowa, byłem zadowolony, nie? No. Żaden Polak go nie pokonał. A Igor Michaliszyn? No Igor, Igor jest, ale teraz będą znowu eliminatory kolejne, no bo teraz nie, Grzebyk bije się z tym Fleminasem, to wiesz, teraz znowu to potrwa, co tam się wyklaruje w dywizji, więc znowu kolejne walki, nie? Może najlepsza walka, jak może ci się trafić. No. A najlepsza kasa, jaka się może trafić w KSW za walkę z Michałem Materną? Jeszcze Paweł? No, tam troszkę podwyższyli, ale mi też się skończył kontrakt generalnie i tam negocjowaliśmy dosyć sporo. Pawlak miał być już do UFC jechać. Dokładnie. Powód do UFC. W KSW. A wracając do presji, ja tam na przykład też nie czuję żadnej presji generalnie tą walką, bo ja akurat cały czas, jak powiem, cieszę się tą drogą po prostu, że mogę tu być, mogę startować, mogę ćwiczyć, bo już parę lat temu miałem, że tak powiem, kończyć karierę przez kontuzję kręgosłupa, a w którym jest... W momencie to było kariery? No, jak w UFC byłem. To było to, ciężko tak, ogólnie. 2015 mniej więcej? No, trzy razy byłem okay. Tak mocno sparaliżowany jak kręgosłup, że masakra, nie? Paraliż do nogi, to byłem jak zombie ogólnie, więc to było ciężkie, nie? Także no... To jak, już... Przepraszam, jak się wyleczyłeś z tego? No, takiego... Znaczy, cały czas mnie bolą ogólnie plecy, jak nie wzmacniam tego. I to nie jest fajne ogólnie, ale no muszę cały czas wzmacniać plecy, żeby jakby to mięśnie mi trzymały ten kręgosłup, powiedzmy, tak? Ale wtedy poznałem takiego Jarka Świderskiego, który mi pomógł bardzo. I teraz też no, cały czas chodzę na rehabilitację, wzmacniam te plecy i coś robię, bo jakbym nic nie robił, no to po prostu, no jakby to powiedzieć, no nie będę mógł się nawet schylić, tak? I to boli, tak? Więc jak zaniedbam ten aspekt, no to jest problem, tak? Dlatego mówię, cieszę się tym wszystkim, że tu jestem. I że jestem mistrzem i że mogę bronić pasa i to mnie cieszy. A jak nawet bym przegrał, to jest życie, tak? No, ale mówię, ze mną ciężko jest wygrać, bo ja zawsze do walki podchodzę w ten sposób, że no, wygram, przegram, ale żeby ze mną wygrać, to musisz mnie zabić generalnie, bo ja się nie poddam, tak? I idę cały czas do przodu, tak? Więc jest to zawsze ciężki orzech do zgryzienia dla moich rywali. Pamiętam, była taka sytuacja, jak już nie byłeś w UFC i byłeś w Fenie i pamiętam, że w Fenie dali ci mocnego Brazola, Fernandesa. No, to tak, to też... I właśnie nie poszła na korzyść ta walka i miałeś wtedy zawahanie, czy dalej to robić? Tak, miałem właśnie, bo to akurat była głupia walka, bo ogólnie z tym gościem powinienem wygrać tak naprawdę, ale wtedy przez pół roku byłem jakby w takim cały czas interwale, odwołali mi chyba z 5 walk. Bo najpierw miałem na ACA, później w Cage Warriors i tyle walk wyszło, a ja cały czas byłem w przyspieszeniu, nie? I jak wyszedłem do Brazola, to już miałem w ogóle siły funkcjonować i właśnie miałem tam takie problemy też właśnie, no byłem przetrenowany po prostu. I to bardzo, bo ja po pierwszej rundzie generalnie nie miałem siły nawet chodzić, tak? A jeszcze przewalczyłem te 3 rundy i właśnie przez pół roku wtedy miałem problemy z błędnikiem. I w ogóle nie mogłem praktycznie trenować, bo co wchodziłem na salę, to w ogóle kręciło mi się tak w głowie, że masakra. I myślałem wtedy, że też to będzie generalnie koniec mojej kariery, ale tak po tym pół roku jakoś mi to wróciło, zacząłem znowu trenować, no i wróciłem do gry, tak? Jeszcze tam na Fenie chyba wtedy jedną walkę zrobiłem z tym Ireneuszem Szydłowskim. Tak. I wróciłem. Mocno fizycznie pamiętam, bo ten Ireneusz Szydłowski. No, ale właśnie był wolniutki, więc ja lubię właśnie bić się z dużymi gośćmi, bo oni są zawsze nabici, nakoksowani. Umieśnieni, a jestem taki, jaki jestem. Ale wywołałeś wilka z lasu. Splaczały. A, właśnie. Wywołałeś wilka z lasu, dokładnie. Pięknie nam wystawiłeś tę piłkę. Może się mnie nie obrażać. Ale ty chociaż, ty masz trochę chociaż dynamiki w tych mięśniach. Płynnie przejdziemy do tego wątku. Jak zareagowałeś, Adrian, tak prywatnie, jak przeczytałeś ten wpis, nazwijmy to, Mirka Oklińskiego? No kontra szybko zrobił. Mema. Nie, no się śmiałem się, wiesz, to nie biorę nawet tego na poważnie, wiesz, ja to mam ubaw z takich tych, ale widziałem, że tam właśnie bracia Oleksiejczuk to udostępnili gdzieś na tym, na Twitterze, to mówię, dobra, myślałem, let's go. Miałem tam jakiś pomysł, ale Dawid mi coś też podpowiedział, uświadomił w sumie i ja mówię, dobra, to będzie dobre. No i tego mema zrobiłem, nie wiem, czy widzieliście. To muszę sprawdzić. Nie, no, nie widzieliście mema? Nie są przygotowani, nie są przygotowani. Może widziałem. Zaraz to wyświetlimy tutaj. Ale to poczekaj, chodzi mi o mema ostatniego z Twittera, jak coś, no. Ostatni mem z Twittera. A do pingu. Michała, tak? No, że no, dużo no, wpadł. No, no. Było coś. Dobra, to rozmawiajcie, ja sprawdzę, zaraz mi, jak postaramy się rzucić. Siebie w walce z Czarkiem?
mnie z Czarkiem, tak. Jakbyś widział szczerze, do pierwszego obalenia. Miałem być uczciwy. Nie, moim zdaniem Czarek jest przekrojowy, fajnie chodzi, ale nie ma parteru, tak jest moje zdanie. I tak to mówię, ogólnie jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale no mówię, jeżdżę trochę po obozach graplerskich i uważam, że mam parter na tam niezłym poziomie, a po tej walce jego ostatniej, co widziałem, no to tam był w takich tarapatach i nie za dobrze wygląda z pleców. Także wydaje mi się, że ciężko miałbym, jakbym go sprowadził. A w czym czujesz swoją siłę parterową? To jest, że masz tak dobrą technikę, czy połączenie siły z jakimś ułożeniem ciała, czy ground and pound? Nie, ground and pound akurat mam słabe, szczerze mówiąc, to mówię, to wprost Paweł ma dobre, to akurat zawsze mówię, że mu zazdroszczę, bo on umie bardzo, on ma akurat inny aspekt w tym parterze, on bardzo dobrze bije właśnie, a ja akurat nie mam jakiegoś mocnego ground and pound. Znaczy jak bije, to wiadomo, mam siłę, ale nie umiem tego po prostu skutecznie robić. O, że Paweł dobrze to robi. Bardziej kontrola. Ja mam kontrolę i płynne przejścia takie z pozycji do pozycji. Ja dobrze się odnajduję w takich skramblach, młynach, wiesz? Tak, my dużo tego robimy na treningach. Nawet nazwaliśmy sobie taki, ten swój, Dawid to nazwał, nazwaliśmy to combat wrestling. Mamy w środę takie combat wrestling i combat wrestling polega na tym, że na przykład robimy sobie w trójkach, przypuśćmy ja, Paweł, Marian. No i przypuśćmy, jest 15 minut puszczone bez przerwy. No i na przykład my zaczynamy i w combat wrestlingu jest zapasy, parter, możesz obalać wszystko, ale jest tak, że jak jest 3 minuty stagnacji w jakiejś pozycji, że ja cię sprowadzę na przykład, albo położę cię w ogóle na plecy. 3 sekundy. Plecy dotkniesz plecami, to już jest koniec, okay. Żeby były cały czas zmiany. Więc jak cię przewrócę, to od razu musisz albo wstawać, albo chociaż odkręcać się do żółwia, a nawet w tym żółwie, jak zostaniesz, jest taka stagnacja, że nie możesz wyjść przez 3 sekundy, takie na przykład raz, dwa, trzy, nie pawlakowe, raz, dwa, trzy, tylko raz, dwa, trzy, no to jest zmiana. No i są akcje, młyny i jest tak, że wiesz, wygrasz dwa razy, wchodzi na ciebie znowu świeży i on chce ci dojechać i jest kurwa cały czas jazda i to jest kombat i powiem wam, że no to jest grube. To no, jest grube i to nam daje dużo. Tam są takie skramble, nie? Jakie teraz dobre robiliśmy. Dobre zapaśnicze. Kurde. Jestem w tym dobry. Paweł zapaśniczy. Ja się zawsze śmieję, Paweł, jak mówi mój zapaśniczy, ja mówię, Paweł, czy zrobiłeś innego fikołka? O, ale Paweł, głowie to wyglądało, że wyszedł po czterech saltach, przeszedł do kostki. Nie no, żarty, żarty. Ale powiem wam, że to dużo daje, więc ogólnie to i bardzo dużo jeżdżę też na Legloki, Piranie, nie? I tak mam po prostu możliwość konfrontowania się z czołówką Polski, nawet Europy w parterze, więc no teraz też jechałem, przygotowałem się na Piranie, nie? Więc miałem przyjemność taką, że chłopaki mnie dociężali, pomagali mi i tam robiłem z nim sobie 5 piątek z boku i zmieniali mi się co rundę, nie? Tam tak wybierałem sobie taką czołóweczkę, z nimi robiłem i byłem zadowolony, nie? Także no tak to wygląda i wydaje mi się, że ja nie mam problemu też być na plecach, nie? Ja większość, szczerze powiem wam, że ja większość, jak tak trenowałem sobie, sparowałem, to ja na przykład lubię zaczynać z pleców. Na jiu-jitsu ja wolę zaczynać z pleców, a w MMA, wiadomo, wolę być z góry, ale w ogóle na jiu-jitsu, szczerze mówiąc, to ja sobie zaczynam najczęściej siadam, że ja sobie zaczynam z pleców. Jak robimy jiu-jitsu bez zapasów, to zaczynam sobie siedząc, nie? Dlatego też mam dużo takich symyczków, nawet pod wstawanie pod MMA, jakichś walk z motyla, sweepów, takich, że na przykład w ogóle trochę inaczej wstaję, nie? Na przykład nie spycham głowy, ja wolę sobie wciągnąć do motyla i z tego pracować, nie? Bo mi jest dużo, nie, nawet zrobić miejsce motylem, nie? Po prostu mi jest tam wygodnie i ja się tam dobrze czuję, że ja nie mam takiej padaczki, mówię, że ostatnio o tym mówiliśmy, że większość zawodników ma tak, że jak przewrócisz go na plecy, to jak karp wyjęty z wody. Wiesz, co chodzi? Wstać, nieważne kurwa co się dzieje, wstać, nieważne ile na to pójdzie siły, wstać, tylko do góry. Jak taka bańka wstańka, nie? Nieważne ile na to pójdzie siła, ja mówię tak mam, kurde, jak czuję, że w tym momencie nie zdążyłem dobrze wstać, no to ja wolę sobie złapać tą pozycję, wrócić sobie do motyla i popracować z tego, niż wiesz, no bo kurwa takich wstań ile zrobisz też. No i też jak na siłę tak wstajesz, to wstawanie łatwo oddać plecy. Otóż to, spychanie tej głowy jest często oddawanie, można oddać plecy, a po drugie, okej, wstaniesz 2-3 razy, ale jak wychodzisz też wstawanie płynne, wiesz, są dwa momenty, które ćwiczymy bardzo ważne. Jest ten pierwszy moment wstania, który jest najważniejszy, jesteś w stanie wstać bardzo gładko i jeszcze dobrze skontrować, jak dobrze to zrobisz. No jest moment, który prześpisz, już położysz się na tych plecach, już nie masz momentu, w którym możesz się od razu odbić i musisz wszystko resetować od zera. No to w takich momentach ja już wolę właśnie zaczynać z tych swoich pozycji, że wciągam sobie nawet do motyla czy do połówki i z tego pracuję, bo mi jest tak po prostu wygodniej, nie? Ale to mam takie naleciałości z jiu-jitsu. Kiedyś miałem takie głupie, że na przykład potrafiłem z tego chodzić po nogę, ale Dawid mi ten wybił z głowy.
Bo powiedział, że jak będziesz tak chodził po nogę, jest i mem, zwracamy honor. No jest. Cię będę dzwonował. I kiedy parę razy tak chodziłem po te nogi, jakieś delariwy ten, i on mówi, kurwa, nie możesz to tak, bo mówię, wiesz, traciłem dwie ręce na chwilę. Wszedłem po nogę i dwie ręce trzymały nogę i to był moment, przypuśćmy, taki, nie? Więc mówię, wiesz, musiałem się tylko uczyć, bo to takie głupie, ale już tam gdzieś to przełożyłem. Grzybkiem wyszło. Ale z grzybkiem to był moment jakby na kontrze też, nie? Na moim ataku. Ale no to jest największy przypadek, że właśnie najlepszy przykład, że nie przeszkadza mi się na plecach, nie? Bo upadłem na dupsko na rękę, ale mówię, mogę walczyć z tych pleców, nie przeszkadza mi. To był moment na swoje jakieś myki, nie? Akurat to mnie uratowało. No, tam akurat mnie to uratowało, nie? Nie powiem, że wciągnąłem do gardy. Adrian, bo ludzie... Mogę powiedzieć, że usiadłem i wciągnąłem do gardy. Ludzie pytają, czy zrobisz testy i wyślesz Mirkowi, wiesz, w gazecie z zawiniętą rybą. Jasne, ale jakie? Na co? No, antydopingowe jakoś. A, morfologię wody. A jak zrobię, bo widziałem, że we fejmie jest tak, że robią testosteron, tylko jest podniesiony i oni są już czyści. To jak tak myślę, że będzie okej? O kurde, dobra. Widzisz, zapytaj, to. Weź zapytaj. Zapytam, tak. Weź, słuchajcie, dobra, pytanie jak te jest otwarte. Mają wyglądać? Ilość testosteronu wyszli. Albo estrogenu. A to ty masz akurat estrogen. No. Paweł, mówiliśmy o kontroli w parterze. Zawsze mnie ciekawiło już od samego początku, to pamiętam. Nawet jak w Polsce jeszcze nie było w ogóle łokci na galach. Chyba PLMA była pierwszą galą, gdzie były wprowadzone łokcie. I zawsze dobrze ich używałeś. I z czego to wynikało, że tak dobrze łokcie używałeś? No. Jakoś tak przypadkiem. Pasowało albo, albo może dlatego, że ja zawsze od dziecka robiłem łokcie, bo ja kiedyś trenowałem jakby z bratem i my robiliśmy sobie takie głupie treningi, bo się w Adama naoglądaliśmy i tak dalej. I my na przykład albo bardzo dużo kopaliśmy w drzewa piszczelami, albo właśnie łokciami uderzaliśmy w drzewa i tak dalej. I nawet niedawno nawet byłem tam i widziałem te takie fajne ta sosna wgłębienia i my takie robiliśmy treningi, może stąd te łokcie, bo one są teraz przez to takie twarde ogólnie, bo jak uderzam w łokcie, to naprawdę tak bym kością bił generalnie, taką mocno, nie wiem, utwardzoną powiedzmy, może to robi taką robotę, tak, i jakby po prostu czuję też te dobre uderzenia, lubię być na przykład z góry i uderzać, choć z dołu też teraz dużo staram się być i uderzać właśnie nawet z łokcie z dołu, tak. Te łokcie nie biją, one tłuką. No dokładnie. Nie, dobra, no granat padł. Ale tak, no kiedyś w Gracie Barra, jak jeszcze trenowaliśmy, to dużo robiliśmy właśnie tego, nie? Czy na tarcze, czy na workach, na dole, no to bardzo dużo mieliśmy wtedy nacisku na to, nie? Także no wtedy Rodżu, mój trener, no mocno też stawiał na to, nie? Może, no to na pewno też to zrobiło dużą robotę, nie? Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że lubisz, jak jesteś underdogiem. I lubisz też, jak jest taka leciutka spinka między tą przeciwnikiem, a chociażby z ostatnio stągiem. A tutaj w walce z Michałem to tak, jesteś faworytem, no i też jest, widać między wami bardzo duży szacunek. I czy to nie będzie problematyczne, jeśli chodzi o jakiś mental, jak wyjdziesz do tej walki? Tak, dokładnie. No, na Michała chyba jest 4,20 w ogóle. Ja dlatego wolę być tym underdogiem i to mnie powiedzmy bardziej nakręca, ale no nie, no teraz mówię, też inaczej się teraz nakręcam na walki niż kiedyś, tak. Ja ogólnie, to znaczy jak jadę na halę, no to się jeszcze nie nakręcam, dopiero jak wychodzę na rozgrzewkę, to wtedy dopiero zaczynam myśleć o wszystkim, o jakichś tam sytuacjach w życiu, po co to robię, dla kogo to robię, bo kiedyś walczyłem, to nie wiedziałem tak naprawdę, po co to robię, tak? Coś tam sobie zarobiłem, po prostu robiłem sport, a teraz wiecie, no mam syna, któremu chcę zapewnić jak najlepsze życie i to robił mnie największą robotę, tak? Jeszcze tam parę wspomnień sobie zawsze przypominam, takich ciężkich z życia. No i mówię sobie, żeby właśnie młody nigdy nie miał takiej sytuacji, nie? No i to mnie właśnie nakręca i wychodzę tam po prostu, mówię, albo zwyciężę, albo umrę, tak? I tak sobie to wkręcam i, znaczy wiadomo, że tak wolałbym przeżyć, ale takie sobie właśnie jakby nakręcam różne fazy i to na razie robi robotę, tak? Na przykład na Tomka to byłem mocno nakręcony, tak? Byłem mega skupiony, skoncentrowany. To też zrobiło dużo mi robotę. No i no, tak to wygląda. Pięknie. Bokser. A, dawajcie, panowie. Jedziemy, to czekają na kurde. Rozgrzejcie nadgarstki. Paruj pierwszy. Nie, to parujmy się kto pierwszy. Bijemy bezpiecznie. Parujmy się kto pierwszy. Muszę wyjąć ten. Mogę? Tak jest. Wiesz co, nie, mikrofonu nie zdejmuj. Dobra, najwyżej tak. Zepsuję wam urządzenie. Włóż go sobie tutaj. Się, tak? Tak, tak, no. Chodźcie, ustawimy się pod ścianą. Ja pierwszy? Dawaj. Nie, ja nie chcę pierwszy. Zagrajmy. Dawaj, Mariano.
No to dawaj. Wy jesteście, wy już uderzyliście. A to czekajcie, to do kamery, tak żeby to było widać. Ja chcę zobaczyć, jak Marian się ustawia. Do trzech. Marian, jaki masz rekord? Już biję wiele razy. Papier, kamień, nożyczki. 832. 3, 4. Ej, zmieniłeś! No, nie, no kurde. Miałem nożyczki, masz. No nie, no gdzie to? Do trzech. To dawaj, Paweł. No dobra, ja... Namówimy cię, spróbuję jako pierwszy, przetrzyj ja szlak. Ja nie uderzam w boksery, bo mi się szybko kość łamią. Tak, to są dwie próby, więc... Pierwsza nie wyjdzie. I też może być hajki, jakieś... Ja popatrzę i się pośmieję. Wygrałem, że chce mi się bardzo siku jeszcze, bo robię hydrolizę. No dobra, woda. Dobra, Paweł Pawlak. Czy będzie rekord? Bez rozbiegu raczej. To ja, tak! Dokładnie. Rekord, przypominamy, trzyma Radek Paczuski. Tak. Lewo ręka. Też kickbokser. Ładnie. Nikt na się nie wpadł. Ładnie. To pierwsza połowa. 71. Odsuń się, Paweł, odsuń się, bo zasłoniłeś. To było 71. Myślę, że widzowie uwierzą i zasłaniają mu. Ja się nie dziwię, że nigdy nikogo nie zagotował. O kurde. Ale Paweł, no teraz już... Paweł, no, ale jak uderzy, jak rozwalę rękę, to Kezu do was będzie miał. Nie, gorzej jak uderzysz więcej ode mnie, to się zdenerwuje. Powiedzmy, że mój mocny czas na mnie. Dawaj. Nie, w środek musisz tak, bardziej w środek, bo tu może być za mało. No. Serio? Mhm. Lepiej tu? Chyba tak. No dobra. Mógł mobility zrobić. Ładnie. Dobra, odsuń się. Ej, nieźle. 842. Ej. Solidny wynik. I to na hydrolizie. Ty, aż dajmy zegarek. Bo ty tu ile wody pijesz, jak robisz hydrolizę? A nie, to dzisiaj 8. 8 litrów. Chyba tak standardowo. A jest mogę, gdzie więcej pijesz niż 8? Nie, już to nie, dobrze, ale kiedyś, może Pablo, kiedyś do piję Mariana. Po 10. Ja no to też kiedyś po 12 piję nawet. Patrzcie na Bartosa. No to stare czasy. Stare czasy, tak no, ładnie. Nie, no, to kiedyś to było... Będzie rekord? Chore. Nie ładnie. Wiem, trafiłem dobrze. Stój jak stoisz. Dobrze. 860. Ale jest jeszcze druga próba. Słuchaj, dawaj, drugi strzał. Chciałbym Radka pobić. Ile? 25 Radek więcej, no. Tak? Do zrobienia. Bo tu trzeba wycyrklować. Właśnie, no, to jest dobry punkt, trzeba to trafić. O, teraz będzie mocniej. O, poszło. Dobra, stój jak stoisz. Pa. Kurde, nie wierzę! No brawo, ja pierdzielę! 887. Nie w tą rękę nie wchodź. Bardzo ładnie. No wiecie, gdzie jest Paweł. Chcecie uderzyć może? Nie, jestem. Dajcie rękawice, siadajcie, panowie. Czyli ciężcy mnie nie pobili? No nie. Czyli jest możliwość, że można siąść po tych ciosach? Ja muszę szybko siku pójść, dobra? Wyskocz, Paweł. Paweł, nie będę cię bił, nie bój się. Przez to przegrałem. Mi się siku bardzo chciało. Ładnie, jest forma na sobotę. Jest. Mówiłem wam, że to... Ty, że nie żartuję sobie. Dobrze, a kto jeszcze był z ciężkich? Był Izu. Bił Izu, Główka. Główka nie bił w końcu. A, przecież, on miał tak, tam problem. Kto jeszcze bił z ciężkich, właśnie? Pałasz bił? Marcin Tybura na pewno bił. Tak. Nie uderzyli więcej? Nie. 7-7, 7-7, moi kochani. Dobra, wykorzystajmy moment, szybko omówmy, co się działo w zeszły weekend. Tak. Mieliśmy galę UFC Fight Night, w walce wieczoru Jadong Song wygrał jednogłośną decyzją sędziów z Chrisem Gutierrezem. Już się napala na walkę z Petrem Jadem. Śledzisz wszystko? Nie, powiem wam, tego UFC ostatniego nie oglądałem. No nie była jakaś super. O której gala w ogóle była? Późno. Późno. Nie, teraz to mam taki okres, te 3 tygodnie, że powiem wam, że w ogóle całe przygotowania się wysypiam i nawet tych weekendów, powiem wam, nie zarywam, bo... Rozwala to. No tak teraz, powiem wam, od już któryś przygotowań zwróciłem uwagę mocno na sen i tak naprawdę na sen, że nie lecę sobie w kulki, więc 22, nawet na tygodniu, 22:30 to już staram się powoli spać, a w soboty to sobie robię coś takiego, że w ogóle w soboty to potrafiłem nawet w tych przygotowaniach 20:30, 21:00 oglądałem jakiś film tam, cały, bo sobie odpoczywałem, szedłem spać bez budzika w niedzielę, nie? Do 8:00, 9:00, tak? Czułem, ile potrzebuję, tak sobie robiłem, że jeden dzień, ile potrzebuję, spałem, aż mi plecy bolały. No i powiem wam, że to się przekłada. Nie, no, bardzo. Powiem wam, że kiedyś myślałem, że samo trenowanie wystarczy, ale powiem wam, że drugą robotę oprócz treningu robisz poza salą. Dokładnie. Bo na sali możesz, kurwa, robić podwójne treningi za wszystkich, wiesz, o co chodzi? Ale jeśli nie będziesz miał czasu, żeby, kurwa, układ nerwowy i to nawet technikę jak robisz, to kurde, to po prostu też wiem, to nie, na treningu robisz powtórzenia, ale uczysz tak naprawdę
podobno przyswaja się dopiero lepiej podczas procesu, jak się ten proces regeneracji dobry zachodzi. Potem wracasz na salę i często wiecie jak jest, napierdalasz jedną tych intratreningu i ci średnio wychodzi. Wracasz, i jest lepiej. Robisz ją pierwszy raz i mówisz, kurwa ty, no wychodzi za pierwszy. Gdzieś głowa przerobiła. Ty, no. Rozumiesz to? Mhm. I to chodzi o ten układ nerwowy, jak jest wypoczęty. I ja też tego długo nie rozumiałem i myślałem, że jakby się zajeżdżał. Tak wiesz, ostro i też tak może na ten sen też nie zawsze zwracałem uwagę. Siedziałem potem na ten telefon, patrzyłem, wiesz co, do pierwszej, do dwunastej. I teraz zacząłem zwracać na to uwagę od dłuższego czasu. I powiem wam, że to jest taki przeskok, kurwa, w samopoczuciu i regeneracji. Czy mój sposób? Pawlek zawsze prawda. Mówi, że trzeba spać po 12 godzin. Nie, to jest prawda i ja to uważam, że nie ma nic ważniejszego niż sen i jedzenie. Beskitu, bo te treningi mogą, mówię, możesz na sali robić wszystko, ale to, co dzisiaj robisz poza, jest naprawdę równie ważne, a nawet czasami sądzę, że ważniejsze niż to, co jest na sali. No, to prawda. Ja sam wiem po sobie, że sen u mnie jest kluczowy. No, naprawdę. Wiesz, no kurwa, nawet jak się wysypiasz, to ile mniej kontuzji mikrourazów jesteś w stanie złapać. To jest niesamowite. Naprawdę. A potem, wiesz, to dużo zawodników, sportowców, wiesz, dziwi się, że no, często łapią kontuzję na przykład, nie? Albo jakieś mikrourazy, ale to nic nie wynika, wiesz, nie wynika z niczego, nie? To wszystko się, przetrenowanie, przemęczenie, niewysypianie się, chujowe jedzenie. No, to jest, mówię wam. Prawda. Dlatego trenuję 3 razy w tygodniu. Brzmi to prosto, bo myślałem, że to jest, wiesz, brzmi to prosto, ale dopóki sobie tak nie wprowadziłem tego porządnie, że się tego, kurwa, przestrzegam sobie przygotowania, to poczułem różnicę, Lecimy dalej z miejsca. Tak, w kategorii 9-3 mieliśmy fajną waleczkę Khalil Roundtree kontra Anthony Smith. Khalil Roundtree wygrał, myślę, że niejednego zaskoczył. Team Elliott zwyciężył, fajna walka w kategorii lekkiej. Nasrat Haqparast wygrał z Jamie Molarkę. Nasrat Haqparast, przypominam, przeciwnik Marcina Helda, ostatni, którego Marcin Held pokonał w UFC. Niestety potem, znaczy niestety, no bo teraz mamy Marcina Helda w KSW, tak. Więc nie ma tego złego. Też walka wygrana Andre Muniza. Mieliśmy galę Brave FC 77, niestety Marcin Badel nie obronił pasa, przegrał z Kamalem Magomedowem, gdzie troszeczkę byłem zaskoczony, bo jak oglądałem tylko zawodnika, to wydawało mi się, że Marcin powinien go dosyć, no nie powiem, że łatwo, ale Marcin miał... Niestety nic tam nie zrobił. Właśnie, twoja kategoria bagowa, bo tak, cały czas mi się kojarzy gdzieś 7-7. Kolega z Łodzi, macie okazję razem trenować? Nie, trenować nie, ale znamy się kupę lat, więc tam dopingowałem, oglądałem walkę też powiedzmy na żywo na YouTube, tak, więc no Marcin za bardzo zachowawczo w stójce, no i w tym aspekcie generalnie no dostał, tak, no bo nie dał się rozwinąć tamtemu po prostu, bo go trafił po prostu, a to jakimiś ciosami, a to chyba frontami też, więc no szkoda, no. Mógł może szybciej pójść te zapasy i coś tam porobić, niż w nim w tej stójce rywalizować, jak to tak nie szło od początku moim zdaniem, bo był bardzo sztywny Marcin. No ale no co, to jest zawsze nauka i lecimy dalej, tak? Marcin się raczej nie podda, będzie dalej trenował i robił swoje, nie? No myślę, że na pewno się nie podda, tym bardziej, że pamiętam wielu kibiców, można nazwać ich kibicami, wskazywało go już na koniec kariery po UFC. To nie tylko jego, mnie też. Przecież mnie, jak mnie wyrzucili z UFC, jak przegrałem z Leonem Edwardsem, przypomnę, z mistrzem UFC aktualnym. To co, fala no to negatywnych chyba, komentarzy? Pamiętam, na Marok się chyba było ze 300 komentarzy, że jestem zerem, że już nic nie osiągnę, że no lepiej jakbyś już w ogóle nie walczył i tak dalej, tak? No, jakbym posłuchał. To bardzo boli? Nie, ja to akurat na toksyczne jakby wiadomości czy jakieś zaczepki ludzi w ogóle nie zwracam uwagi, bo znam swoją wartość po pierwsze, tak? I ja patrzę na siebie w tym kierunku, albo jak ktoś by mi ktoś bliski coś powiedział, to mógłbym z nim dyskutować, ale z takimi jakimiś hejterami to nawet nie zwracam na to uwagi. Ja lubię nawet czasami poczytać, by mi się pośmiać, tak? Jak ludzie lubią jakby komuś, nie wiem, wyrządzać krzywdę powiedzmy takimi rzeczami, bo myślą, że coś mu zrobią, ale jak ktoś byłby słabszy psychicznie, to mógłby się zdołować, tak? Dlatego trzeba na to zwracać uwagę i hejt jest generalnie szkodliwy i no, tacy ludzie po prostu, Adrian, nie wiem, są zakompleksieni po prostu i to pewnie o to chodzi, nie? Elegancko. Ale ja nie zwracam uwagi totalnie na takie rzeczy, no bo ja wiem, co mam w życiu robić i kim jestem i to jest dla mnie najważniejsze. Kłamiesz, wszystko co mówię, to zwracam uwagę. Wszystko mnie to zwracam uwagę. No nie, Paweł jest zalany. A ja, nie wiesz, płaczę, tak? I to jest problem. No. Mieliśmy jeszcze PFL Europe 4 w pojedynek pas mistrzowski kategorii lekkiej. Kolejne zwycięstwo Jakuba Kaszuby, 11-0 już. Właśnie, to kto to jest ten Kaszuba? Ja to no, pierwszy Polak z Ameryki. Kiedyś słyszałem o nim i teraz właśnie o tym PFL, że on zdobył pas. Tak. To jest, gdzie on trenuje?
Chyba w Stanach. Co wy gadacie? No. To jest 70. 70. To też taki koń, no, na 70 duży. Tak, tak. Nie za wysoki, ale taki krępy, no, tak, krępy. Ale za czasem zrobił to przecież. Ale on jaki styl w ogóle bazowy, co, jako, co, jak on wygląda? Wydaje mi się, że to są, że to jest zapaśnik. Że, co ty gadasz? Tak, tak. Że bardziej obala swoich rywali i tam, tam ich dominuje. No tak czy inaczej, już ma rekord 11-0, zdobył pas na Europę PFL-u. Dobry gość. Dobry gość, znikąd przyszedł, tak? No właśnie, no. Jak usłyszałem teraz o tym... Zgarnął kasę. Fajna, ile za zdobycie pasa? $100,000. No. Jeszcze miło. Fajnie na koniec ten akcent polski zrobił, że wiesz, pozdrawia tam Polaków, czy chwała, tak, chwała, tak, Polsce, coś, tak, takiego. Nie, no, zajebiście. No. No, ja właśnie teraz... Mieszka na Florydzie, w Gracie Barra, o ile się nie mylę, trenuje, ale to do sprawdzenia. Okej. Mam Adrian... Kilka pytań do ciebie. Aha. Wiem, że jego sztab trenerski nie jest głupi. No to już jest ustalone. I muszą widzieć gdzieś szansę swojego zawodnika na zwycięstwo. Jak myślisz, gdzie zapatrują te szanse? Jaką taktyką mogą na ciebie przygotować? No, skakać. Na pewno nie mogą dać mi się trafić. Nie, wiecie co? Ja już to rozłożyłem wszystkie na czynniki pierwsze, czy oni mogą upatrywać szansy. No nie wiem, no mogą myśleć, że fizycznie, że kondycyjnie będę przygotowany. Niech tak myślą, że moja kondycja to mit. Paweł, który śmieje się z mojej kondycji, to może chyba powiedzieć, że jestem przygotowany kondycyjnie. Na dwie rundy, na pewno. Tyle mi wystarczy. Ale nie potrzebuję więcej, bo wygrywa w pierwszy. Nie, wiesz co, ja tam słyszałem, że on robił z taką wagą, z wagą właśnie tą większą. I tam różne już słyszałem historię, ale powiem wam tak. Jest jedna złota zasada, która nie odzwierciedli nigdy walki do treningu i ja to poczułem w tych przygotowaniach trochę, jak zacząłem robić z lżejszymi, którzy mi się na przykład nawet zmieniali po 2-3 na rundę i powiem wam, że jeśli nie chcesz przeciwko takim używać siły do końca, czyli chcesz z nimi sparować, to ta waga na sparingu nie ma aż takiego znaczenia zawsze. Wiesz, o co mi chodzi? Ja rozumiem, że w czystych zapasach grapplingu to jest ogromne. Ale jeśli ktoś ci, jak tak oni skakali właśnie jak Saladin i nadrabiali tą szybkością, to chodzi mi o to, że cięższy zawodnik nie może pokazać swojego pełnego potencjału do końca. Chociażby jeśli chodzi o pełne pokazanie fizyki i bicie normalnych ciosów. I mi się wydaje, że oni porobili trochę z cięższymi ten, Saladin mógł ich tam punktować, i oni oszaleli, że to na takiego wystarczy i ja to tak odbieram i to jest moje zdanie, bo widzę, jak on sparuje. Co prawda nie wiem, z kim on sparował, ale widziałem w takich wagach podobnych i ja trochę to poczułem, że jak zrobiłem z lżejszymi w przygotowaniach też i nie mogę użyć tyle siły, ile bym chciał, to wcale mega się prosto z nimi nie sparuje, uwierzcie mi. Między innymi z Robertem Ruchałem. Między innymi robiłem z Robertem i bo w ogóle zajebiście, że przyjechał, bo... moim zdaniem szybkość, która mi się zmieniła dzięki niemu, żebym te półkule wytężył, żeby być szybszy, to może już mi zostanie nawet, mam nadzieję, że to nie tylko na te przygotowania, więc to było na duży plus. I powiem wam, że moim zdaniem oni... Ja odbieram to, że nie zdają sobie sprawy nawet z tych przeskoku fizyki i siły ciosów. Że trening, na treningu nie wiem, chyba że sparują na śmierć i życie. Ale nie do końca mi się wydaje, okej, może stwierdzą, że nie będę mógł go trawić, no może nie na pewno nie doceniają mojego grapplingu, nie doceniają moich zapasów. Wiesz, no weźmy pod uwagę, że Saladin może uciekać pierwszą i drugą i myślę, że on w pierwszej i drugiej nawiąże ze mną równą walkę nawet w zapasach i parterze. Myślę, że w zapasach nie. Ale powiem wam tak, tylko w pierwszej lub drugiej. Nie będzie w stanie utrzymać tempa mojej siły i... Zawodnik mniej fizyczny zawsze musi używać więcej siły w każdym klinczu. Więc jeśli ja go zabiorę na klincz, to uwierzcie mi, że on, jestem w 100% przekonany, że on będzie chciał pokazać i jego ego będzie chciało pokazać, że on od pierwszej rundy jest w stanie ze mną rywalizować we wszystkim. I będzie go to kosztowało bardzo dużo siły. Nie tyle co mnie, jestem przekonany. A jestem pewien, że gdzie, co nie będzie działo się w pierwszej rundzie, a będzie działo się pewnie dużo, to on będzie chciał dorównać mi tam i fizyką i wszystkim. I on będzie musiał włożyć w to za dużo. I będzie zdziwiony, że może mu nie dojechać tlenu, tak jak zawsze to wygląda w jego walce, bo to on daje tempo walki, a nigdy nie było odwrotnie. I on będzie zdziwiony bardzo tym. Takie jest moje zdanie, że oni nie zdają sobie sprawy z tego.
Rozwiążmy pewną zagadkę. Fajne pytanie na czacie. Patryk Kopeć pyta, z czego wynika różnica w rekordzie Bartosa? KSW podaje 13-0, a on twierdzi, że jest 14-0. Nie mogę obrażać właśnie. To wszystko wina Dominika Durniata. No dobra, ale gdybyś mógł powiedzieć, jakby o co... Co? On jest w rekordzie? No właśnie będzie po tym teraz, bo on mi wpisuje 13, a ogólnie mam 14 podawane. Bo stoczyłeś jeszcze jedną walkę i to była walka z kim? Powiedz jakby, jak to... No pierwsza moja jakby ta... zawodowa walka, która podają na jednym portalu 14, na drugim 13, chyba na środowym 13, bo tam Dominik z tym zmieniał, no to było jakby, wyglądało tak, że ja byłem dogadany z organizatorem na walkę zawodową, jechałem z wiedzą na walkę zawodową i generalnie, no to nawet tam jakąś kasę za to dostałem, nie? Nie pamiętam, ile, chyba ze 300 zł. No i koniec końców się okazało, że się biłem 3x3, nie? I koniec końców się okazało, że to była niby pro-ama, ale mi powpisywali na zawodową, nie? No i potem były takie, wiesz, jakby niejasności, nie? Że jakby ja, no wiecie, jak ja jechałem na ten debiut, to wziąłem walkę z tydzień przed, czy tam dwa. No i to było dogadane generalnie tak jakby przez ten mój klub, że ja jadę na walkę zawodową. Po czym na miejscu okazało się, że bijemy się 3x3 i... jo. I mi wpisali mnie jako zawodową, ten chłopak miał pretensje, że to nie była zawodowa i potem były takie spory o to, nie? Generalnie jakbym odszukał, znaczy napisał pewnie do Sarny i się wykłócał, tak wykłócał, no to wiesz, ciężko było powiedzieć, jakby to zrobili, no bo ja miałem zapłacone za tą walkę. Czas był zmieniony, co prawda, walki, ale w KSW też bili się po dwie piątki i to nie ma znaczenia. W programie też mamy wpisane zawodowa, biliśmy się dwie trójki. Wiesz, o co chodzi? Więc tak naprawdę to teraz wszystko zależy... Trzy trójki? Dwa razy trzy. Dwa razy trzy. A potem dwa razy cztery było, plus dogrywka ewentualnie, więc tak naprawdę to teraz bardziej zależy, musiałem rozmawiać z organizatorem, ale to było tak dawno, bo tam umowy pewnie to chyba nie mieliśmy żadnej, tak się domyślam, wiesz, o co chodzi, więc to wszystko jest takie... Ja mam swoją rację, Dominik ma swoją i jo. A twoim rywalem był wtedy Michał Pach, który Michał teraz Pach. Bije się na Strife, Marian, na którym, tak. Gali, na której będziemy, taki przedsmak KSW, bo w piątek. A to właśnie powiem, moja ciężka walka zawodowa wtedy. Tak, znaczy, w ogóle pierwsza, bardzo ciężka. No. Chłopak z Radomia, z RKT Radom. No, on taki stary był, charakterny, bzika. Ja właśnie byłem gówniarz, nie wiem ile miałem lat i pamiętam, wziąłem tą walkę z dwa tygodnie przed i nie umiałem zrobić wagi. Ja powiedziałem, na 8,4 robiłem ważyłem 92 kilo i nażarłem się, nie wiem, co ja wtedy, co się brało takie na sikańce, tak ciśnienie obniżało? Furosemid. O kurwa, tego furosemidu zjadłem ze 4 tabletki. Ja wam przysięgam, ciśnienie to miałem z 80/40. Ja miałem, to miałem tak niskie ciśnienie od tego furosemidu, ja zrobiłem wagę, ale od tego furosemidu to miałem tak niskie ciśnienie, że pamiętam, żeby do łazienki dojść, to mnie Patrycja moja prowadziła, bo ja miałem tak, jakby ktoś mnie z prądu wyłączał. Że wiesz co, no nie miałem siły iść, bo jakby mnie gasiło mnie, po prostu miałem takie niskie ciśnienie. I ten zawalczyłem tą walkę, ja pierdziele, ledwie przeżyłem tam. Tak się pamiętam, zmęczyłem, że to nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. Nawet z Padillo. to było straszne, co tam się działo. I to tak, no ciężka walka. Pamiętam, że kurwa umęczyłem się. I pamiętam, że potem z półtora, dwa miesiące to miałem problem z ciśnieniem, takie miałem rozregulowane. Że co mierzyłem, to miałem jakieś powalone, bo zjadłem 4 tabletki. To ludzie z nadciśnieniem, pamiętam, to biorą chyba pół tabletki dziennie. Pół tabletki, ja zjadłem 4. No bo bałem się, że zrobię wagi, nie wiedziałem, jak to działa i wiesz, i o kurwa. Kolega, kolega polecił. To było tak głupie, no ale wiecie, to tak, tak wyglądały tak wyglądały początki robienia wagi, że wiesz, no kurde, wiesz, dla mnie to było duże, ja nie wiedziałem, co mam zrobić, wiesz. Ja wtedy te wanny robiłem, bo ja pamiętam, jaka to amatorka była, ja wchodziłem do tej wanny. I zakładałem sauna dresów, jakieś normalne dresy, po jednym takim mi schodziło po 600 gram, ja pierdzielę, to się robiło cały dzień, prawie, nie, to była taka amatorka, jakbym miał trochę pojęcia, to było do zrobienia... W godzinę. Nie, no nie w godzinę, ale samymi wannami, bez żadnych tych i wiesz, no chyba tylko człowiek nie miał pojęcia o tym, to był pierwszy debiut zawodowy. I ja byłem pewien, że nie zrobię tej wagi, no zrobiłem, ale to, o Jezu, straszne to było. Przeżyciak, nie wiem, i potem dopiero już... W drugi już było lepiej i na trzecią zacząłem, pamiętam, robić hydrolizę. Na trzecią mi tam ktoś doradził, taki mój kolega, który się trochę znał na tym i doradził mi hydrolizę i właśnie to on mi tam rozpisywał, bo tak trochę dietetyką się zajmował. I zacząłem robić hydrolizę, no i od tamtej pory już tak miałem z tą wagą, że zawsze było tak, jak powinno być. Paweł, a ty dużo miałeś takich akcji? Gdzieś tam kiedyś przed Babilonem się za bardzo... Znaczy, tak, naładowałeś się za bardzo po ważeniu, pamiętam, była taka akcja. Co, tak. Co jeszcze? Andrzej się śmieje. Zjadł z 13 jajek, do tego zjadł 10 bułek. No. Nie no, to jest autentyczna historia.
No, pamiętam, że nawet dwa ładowania zrobiłem od jednego, nie tylko i drugiego. To ile tysięcy kalorii zjadłeś wtedy? Czy nie patrzyłeś? Nie, ale pamiętam, że co 88-800 chyba ważyłem. 77 robiłem wtedy, nie? Tak. Czyli dużo, no ale ciężko było ogólnie. Ale musiałeś się dożyć, co? No, dużo. Nie, no mi chłopaki opowiadali, że jak on tam wpadł jeść, to mówi, to było niewiarygodne. Że to może zjeść jeden człowiek. No, ale wtedy on podobno zjadł 12 jajek na śniadanie, bułek to zjadłeś 10. Gofry jeszcze jadłem. Gofry to podobno, on o tyle podobno zjadł, że to niewiarygodne, że to było do zjedzenia. To była ta gala w Międzyzdrojach? Dobrze, tak, dokładnie. No to, wiecie, dobry polski klimat, dobry hotel. Dobry hotel był, bo tam nie, wszystko. Nie? Gofry. Powiem wam, że ja też miałem też taką sytuację właśnie jak ty, nie? W programie, ja to jest taka amatorka. W tym programie pamiętam, ja jadłem z 1800 kalorii, bo ja w ogóle miałem problem straszny, żeby wagę utrzymać. To ja musiałem mieć 1800 kalorii przez kurwa dwa miesiące, żeby utrzymać 89 kilo, żebym ważył. To jest, nie wiem, co wtedy, no, wymęczony, większy byłem po prostu. I ty, to chodziłem wymęczony i jak pamiętam, ja zrobiłem tą wagę, to ja pamiętam, takiej nie miałem, to psychicznie byłem zmęczony, to traciłem taką kontrolę, że już wiedziałem, jak się ładować, miałem te zawsze szejki wszystko rozpisane, to ja miałem te szejki rozpisane, ja potrafiłem w godzinę zjeść na przykład, czy w dwie, na przykład 10 batonów. Że piłem tego szejka, już było mi niedobrze, to zamiast pić wodę, to ja wpierdam na przykład batony, nie? Bo już byłem tak psychicznie zmęczony, że ja byłem tak zmęczony tym, kurwa, trzymaniem, niejedzeniem cały czas w tym programie, bo nie wiedziałem, kiedy się bije i nie mogłem, bałem się, że nie zrobię wagi, że powiem wam, że szczerze, ja pamiętam wtedy przez cały dzień, to jest, nie wiem, ze 30 batonów, to jest na pewno. O, ja się rodziłem, już było mi niedobrze, już mówię, chyba pójdę się zżygać, a chłopaki, no to może byśmy zjedli sushi, burgera, znowu batony. To ja drugiego dnia wstaję i mówię, pewnie będę czuł się lepiej. Wstaję drugiego dnia i mówię, kurwa, nie czuję się lepiej. Brzuch miałem taki. Mówię, wiesz, co chodzi, to przejadłem się po prostu. To ja wtedy robiliśmy na 80 chyba 1 albo 80, to ja ważyłem 92 kilo. Drugiego dnia to, no. I byłem taką piłkę i posięgałam, że na walce to musiałem się pożygać. Czułem się tak źle wtedy, pamiętam, z Ledą, że ja tylko skończyła się walka, to pokazałem, że Leda żygał, ale on żygał po nokaucie, a za chwilę ja żygałem po nim, ale z tego przejedzenia. I powiem wam, że już od tamtej pory obiecałem sobie, nigdy nie odwalę takiej amatorki, bo to jest cały proces przygotowawczy, jesteś w stanie spierdolić ładowaniem. To prawda. Wszystko, co zrobiłeś, 4 miesiące, spierdolisz jednym ładowaniem. Oczywiście. Jak pokona się legendę, to się staje legendą, mówił Maciej Kawulski przed walką Michała Materli z Radosławem Paczuskim. Mhm. To jeżeli teraz ty pokonasz Michała, to będziesz legendą? I to są twoje słowa z trailera. Tak, no. Zobaczymy. Nie, no wiadomo, że no fajnie. Ja tu bardziej się cieszę tym, że po prostu mam szansę z nim jeszcze zawalczyć, tak? No to zawsze, powiedzmy, było jakieś to małe marzenie, jak wiadomo, jeszcze nie walczyłem w KSW, że chciałem się zawsze z nim zmierzyć. Wiadomo, że wolałbym w jego prime generalnie się zmierzyć, no ale kiedyś jak od... Jest taka zasada, przepraszam, przerwę, no. Żyjemy na grupie. Kiedyś Dawid do Pawła tak. O kogo chodziło? Jakie złotnika? Nie pamiętam. No kogoś tam, no przypuśćmy, że chodziło w najgorszej formie. Przypuśćmy, że o Michała, nie? No i mówi tak. No to nie wolałbyś się spojrzeć, wolałbyś materiał zmierzyć się w najlepszej formie czy najgorszej? A Paweł... No jestem, że w najgorszej. Ale po telewizji nie mogę tak powiedzieć. Ale wiecie, co chodzi? To było takie śmieszne. A myślisz, że Michał cię właśnie zaskoczy formą? Nie, no myślę, że będzie bardzo mocno przygotowany raczej do tej walki. I tak jak mówiłem, że on chce zostać jeszcze większą legendą i zdobyć ten pas na koniec kariery, no to myślę, że jest mega zmotywowany. Myślę, że może pokazać tak 200%. Jeszcze więcej niż zawsze. Myślę, dokładnie, że na tą ostatnią lepszy, walkę... Będzie lepszy niż w swojej premie. Może, bo ja się śmiałem, mówię, że... Znaczy wiemy, że ma jakiś już ten, jakby wiek i fizyczność, której się nie przeskoczy ze względu na to, no, jakie toczy walki, tak dalej, ile nie? Już walczy i to już jest tak mega długo. Ale no myślę, że naprawdę mógł do tej walki zrobić już wszystko, a nawet więcej i jeszcze na tej walce zrobić więcej, bo już mówię, to jest taka ostatnia jego szansa, nie? No, ja ostatnio. Myślę, że jak będzie pas, to Michał i tak zakończy karierę. Wiesz, i wiecie... Wiadomo, gala podobno w Szczecinie jest w marcu, więc może chciałby też tam zawalczyć. On podobno jak wiecie, wygrywa, to jest tak, ma jeszcze większe ambicje, apetyt rośnie tak, w miarę jedzenia. Słuchajcie, Marian. Tak, bo chciałbym jeszcze przeatakować Adriana jeszcze z tym... Do tego Saladina, nie? Szykuję się na niego też. Marian, zdradzę ci. Po programie. Zdradzę ci, powiem ci po programie, co wystarczy na niego robić. Słuchaj, analizowałem to i są teoretycznie dwa możliwe scenariusze Saladina na pokonanie ciebie. I jakbyś mógł się odnieść, najpierw powiem ci nie pierwszy. Nie powiesz, to ja już zgadnę. Pierwszy jest taki. Walka na pewnym dystansie i ograni ciebie na punkty, wykorzystując jego kondycję. Jakbyś mógł się do tego odnieść?
No, myślę, że jakbym ja był Saladinem i jego narożnikiem, to też bym tak to mógł rozpatrywać. Okej, tylko ja mam tutaj dopisane jeszcze, że tylko jest jedna rzecz. Pytanie, czy można zmęczyć przeciwnika, będąc od niego słabszym fizycznie? Każde zwarcie będzie go bardziej męczyło. Otóż więc to jest to, co mówię. Zastanę się nad... I druga opcja na pokonanie ciebie. Trafić cię wykorzystując swoją szybkość. Żeby nie. Tak. Żeby mnie zakotować. Że będzie szybszy od ciebie. Na pewno będzie szybszy, tylko pragnę zauważyć, że Parnas nie ma nokautującego ciosu. I to nie jest to, że wiem to z walkach, ale po prostu rozmawiałem z Robertem Ruchałą, który mówi, że jak bił się ze Skijewem, to mówi, że Skijew bił mocno, gdzie Robert wygrał ze Skijewem. Mówi, że no to czuł, że Skijew jak bił na gardę, to mówi, że za każdym razem jak bił go Skijew, to czuł, że ma normalnie mroczki. Okay. A mówi, że u Parnasa czuł, że go trafia, ale żaden cios nie zrobił na nim, żeby czuł to, co czuł ze Skijewem z ciosów. Mówi, że czuł, że tak jakby bił, kurde, że... Czuł te ciosy, ale mówi, że jak to były poduszki, mówimy pilu. Że nie ma dzwona, więc Robert przeważnie 4 rundy, wyglądał, że go tam zdominował, ale Robert powiedział, że nie czuł czegoś takiego, żeby w tej łapie była siła. Mhm. Że te ciosy nie robiły na nim wrażenia. Trafiał, przytłoczył go siłą, ale nie było tego czegoś. Mówi, że jak Skijew go bił, to mówi, że tam to czuł. To mówi, że to były ciosy. Bo właśnie mam dopisane, a propos tego jego szybkości, że właśnie tylko znowu, Saladin nie ma nokautującego ciosu, czego nie można powiedzieć o tobie. I druga rzecz, że ty też... potwierdziłem. I że ty też nie jesteś, ty nie jesteś zawodnikiem, że tylko parterowiec i klocek w stójce, tylko ty masz też dużą dynamikę w tej stójce. Więc to po prostu zastanawiam się, jaka jest opcja na pokonanie ciebie przez niego i po prostu nie scenariusze już rozpisałem wszystkie w mojej głowie i mówię, nawet mówię, ty, Dawid, a może on będzie chciał mnie obalić? I sobie tak pomyślałem i mówię, ty, a jakby mnie obalił, mówię, to by były jaja. No ale tak sobie myślę, potem sobie myślę, no ale co? Mówię, no dobra, no to już mogę być z nim z pleców, wiesz o co chodzi? Że no, nawet jak będę z tych pleców, nie przeszkadzam mi z nim z pleców. Po prostu jak on będzie dużo słabszy fizycznie od ciebie, to każda akcja będzie go dużo bardziej męczyła. Otóż to, a poza tym ja z dołu lubię sobie pracować, tak, więc mówisz. Albo gdzieś go sweepnę, albo jak będę potrzebował, to wstanę, będę szybko poddań, więc no już też to naprawdę już tą walkę rozwaliłem na tyle czynników i no wiesz, no wydaje mi się, że jestem odpornym zawodnikiem, że no z Grzybykiem siedziałem na dupie, ale no mówię, ja nie mam czegoś takiego, że siadam, wiesz, że kołyszę się gdzieś. Ja dostaję dzwon i ja wiem, co się dzieje, jestem w grze. Także, no, a nie sądzę, żeby on bił aż tak mocno. Jestem pewien, że nie bije mocno, więc sądzę, nawet na tych wymianach może trafiać więcej, ale no gwarantuję wam, że ja muszę trafić raz, dwa, albo dwa. I no jak stanie się, będzie bił ze mną, no to ma problem. Więc na pewno będzie bił się na wsteku. Tylko pytanie, ile można bić się na wsteku, nie? Ja parę walk tak zrobiłem na wsteku. Wszystko zależy od umiejętności zamykania. No okej, masz rację, bijesz się na wsteku, tylko to też wiesz, inne są umiejętności bicia się na wsteku, jak nie wiesz, czy dostaniesz bułę na ryj, czy ktoś będzie ci wchodził w nogi. Więc tu jest duża też przewaga moja taka, że nie będzie wiedział, czy będzie dostawał cios, czy będę go obalał. Wiele możliwości. Mamy dużo takich myków przygotowanych, nie chcę ich już zdradzać, że naprawdę będzie musiał dużo zgadywać. Wiesz, że ja też staram się już ten poziom mój wnosić MMA, że no nie wychodzę jedynkowo, że albo chcę urwać dwoma ciosami głowę, albo chcę sprowadzić za wszelką cenę, wiesz. Już tak sobie dopracowałem te moje zapasy trochę, że staram się, no dawać, żeby mój przeciwnik zgadywał, czy będę sprowadzał, czy będę bił, że... No, myślę, że będzie reaktywny bardzo. On w ogóle jest bardzo reaktywny. Robert go, wiesz, o... No i nie sądzę, żeby też miał bardzo mocną szczękę, takie jest moje zdanie. Obejrzałem walkę, Robert naprawdę go tam musnął i siadł. Z Torresem też to pokazało, że nie ma, jak nie wiadomo... Ogólnie jest bardzo ciężki do trafienia, bo dobrze ucieka na nogach, szybko wychodzi z akcjami, jest taki... Jest ciężki do trafienia, ale no myślę, że nie ma mega odpornej szczęki takiej. To może będzie nokaut w walce kolegi, Paweł, jak sądzisz? U Adriana? Tak. Ja wolę poddać. No ja obstawiam do trzeciej rundy, że to się skończy. A ja wolę poddać. Ale zobaczymy, ale znaleźliście, ja zawsze mówię, że chcę poddać, a potem... No. Ale no tak mi się wydaje, no przerobiłem to wszystkie już możliwe scenariusze i wydaje mi się, że... No, tak sobie myślę jeszcze a propos jego odporności, że może tak być, że ma słabszą odporność, jak robi kategorię 6-6. Że słyszałem, że jak niektórzy zawodnicy tak mają, że jak mocno ścinają, to ta odporność na ciosy jest dużo słabsza.
okej, okay, tylko weźmy pod uwagę, że z kategorii 6-6 może wzrośnie mu trochę odporność, ale znacznie wzrasta też siła ciosu. Więc Marian, nie wiem, czy to równa jego zwiększeniu odporności i sile ciosów z 7-7. Wiesz, o co chodzi? Coś to jest. Bo to 6-6, ja rozumiem, że to jest argument, tylko też jest argument trochę mocniejszych ciosów niż w 70 i w 6-6, nie? Prawda. No, trochę tak. I Marian, kula. Kula. Idziemy. Zamieszam, żeby nie było. Tak jest, słuchajcie. Magiczna kula. Mamy tam kilka pytanek. Do wygrania samochód, motocykl, kontrakt. Fiat marki Seicento. Kontrakt z jakąś dobrą organizacją. Ja chcę pierwszy. Dwa pytanka? Dwa pytanka. Każdy. Tak? Od razu jakbyś dwa wylosował, bo zabiorę to kulę. Kurczę. Lubię takie konkursy, jak tylko coś jest do wygrania. Jeszcze tak, jedno? Mam. A, masz, dobra. To dobra. Paweł, dawaj, od ciebie zaczynamy. Po jednym, tak? Dziadu. Czytaj na głos elegancko. Ja ci przeczytam, bo on może nie przeczytać. Najlepsza fura, jaką jechałeś. Może ją wygrasz dzisiaj, słuchaj. I powiesz, jak powiesz, jaką jechałeś, to taką dostaniesz. Tak. Najlepsza fura, jaką chciałbym jechać. Nie, w sumie, kurde, nie wiem tak naprawdę. Powiedzmy Audi Q5. Bo taki sobie kupił. Tak. Jarają cię w ogóle samochody? Czy tak jak mówiłeś, te materialne rzeczy nie mają dla ciebie takiego znaczenia? Znaczy fajnie mieć dobre auto, które się nie popsuje, bo wcześniej miałem taką E60 starą i czasami nie odpalała, albo musiałem na 5 razy ją odpalać w zimę, więc to jest akurat średnie, tak? Ale teraz mam trochę lepszą i odpala mi za każdym razem, więc rósł. Bartos, dawaj. Uwaga, coś czuję, że ja trafię coś popierdolonego, ty. Będzie presja, agresja... Presja, agresja. Ile zarobiłeś najmniej na walce? No mówię. Te 300 zł. 300 tak? zł. Ale ja za drugą miałem 1000 chyba już. To ja byłem zadowolony za drugą. Ja za 400. 1400 czy 400? 400. No nie, ja za pierwsze 10 walk swoich zarobiłem chyba najwięcej około 3000, nie? Więc... To ja trochę lepiej, coś się przyjmiałem przy 10, ale no 300, no 300. Dobra. Najmniej. Ile najwięcej kobiet miałeś jednej nocy? O kurde. Dobre pytanie. Niestety nie ja je ułożyłem, ale... 8. Nie no, myślę, że standardowo. O jedno. Myślę, że standardowo. I może wiele razy mi się marzyły jakieś trójkoty w głowie, ale... Nigdy nie było. W sensie kobieta i gość jeszcze, tak? Nie! Paweł i dwóch gości. Dokładnie. Daniel Omielanczuk jest przystojny. Kurwa, czemu ja takie dziwne pytania? Ty może jesteś odpowiedź. Tyle ciepły, no. To może, kurwa. Dobra, no powiedzmy, że jest. To właśnie jest takie modne, bo wiele osób pytał właśnie. No, ale właśnie o co w tym chodzi, wytłumaczcie mi, bo no, ja nie za bardzo rozumiem. Z jakiejś Armani czy co? Aha, bo to zawsze go pytają i tak się zastanawiają, o co chodzi z tym właśnie Omielanczukiem. Jeszcze masz jakieś pytanie? Już wszystko, tak? Tak, wszystko tak, poszło. Tak, dwa poszło. Po bonusowym. Mariano, może pogadajmy o tym, co w ten weekend? Dobra. No w ten weekend no, dzieje się fenomenalnie. Mamy KS89. To już tutaj dwóch panów, nie trzeba mówić, jak z kim walczą. Mamy walkę Tomka Romanowskiego z Damianem Janikowskim. Paweł, twój tek. Biłem się z dwoma, że tak powiem. Jeśli Tomek, no jeśli, to znaczy bardziej to wszystko zależy od Damiana Janikowskiego, szczerze mówiąc, bo jeśli pójdzie w game plan Tomka, no to myślę, że to Tomek może go ustrzelić w wymianach. Ale jeśli Damian będzie robił MMA, czyli będzie obalał, będzie nawet klinczował, będzie coś tam brudny klincz robił i tak dalej, no to moim zdaniem może to wygrać. Ale ja miałbym obstawiać, no to bardziej Tomek, tak? Bo Damian też lubi się bić w stójce i lubi powalić cepy, ale wydaje mi się, że Tomek będzie bardziej celny w tym wszystkim. Okej. Okay. Marcin Held z Raulem Totarauli. To będzie piękne. Szymon Bajor, Pesta, Andrzej Grzebyk, Kota Flemina, Sebastian Rejewski, Wilsonem Varela. Czerwińska z Baczyńską, Łukasz Harzewski z Achmetem Wilą i Wojtek Kazieczko z Michałem Dominem. No kurczę, no chyba jest to, poza być może tą rozpiską na Narodowym, no to jest to, myślę, najlepsza rozpiska tego roku. I to będzie sobota, Marian, ale jeszcze... Marian, tak. Przerwę, moim zdaniem byłaby taka, jakby była twoja walka. I jeszcze Wikłacza, ale moim zdaniem to jest mocniejsza rozpiska. Jeśli tamta rozpiska była mocniejsza, ale na papierze, dopóki nie wypadły te dwie walki, a na przykład dużo tam straciła sportowo twoja z Parnasem, jak straciła, więc tak naprawdę została wtedy walka Pawła z Tomkiem,
Mameda z tym, no Pudziana ze Szpilą, to nie liczę tego sportowo, liczę to medialnie. Więc wiesz, co chodzi, że... Rutkowski jeszcze z Soldaje była fajna. No, ale chodzi mi o to, że tu wydaje mi się sportowo mocniejsze pojedynki. Może tak być. Bo mówisz, szkoda wtedy, że... Ja najbardziej wtedy właśnie bardzo czekam na twoją wagę. Na Pawła i na... Jak miałem dwie ten wybrane, to twoja i z tym, i Pawła z tym. To takie sportowo, moim zdaniem, najmocniejsze dwie walki. Sportowo może rzeczywiście tak. Bo te obie dwie walki były bardzo ciekawe, bo tam mogło się wydarzyć, nie? Paweł miał z Tomkiem, to też, wiesz, ciekawa walka. Tak, i tak. U was też, nie wiadomo, takie... Dużo pytań, nie? W tych walkach, więc to zajebiste walki były, no. Coś w tym jest, że ta gala sportowa może być... A w ogóle się czegoś miałem zapytać, bo właśnie wtedy Mamed wygrał z kim, z tym... Aszkobem. Z Kotem. I oglądaliście może tego Aschama, jak się męczy z Dosisem? Jak co? Ten Ascham bił się z Dosisem? Tak, Dosisem. Na oktagonie. Oglądaliście tę walkę? Nie. Strasznie! Ascham się troszkę zmienił podobno. Tam takie schody miał z tym Dosisem, że to on przegrał pierwszą rundę. On wygrał decyzją, ale no mówię wam... I tak zastanawiam się, że to już nie jest spadek tego, bo Dosis... No średniawy. No, w KSW no nie szło mu, no nie ma co gadać. I tam naprawdę była taka walka, no ja to byłem pod wrażeniem. Tylko co prawda w 9-3, nie? Chyba trochę te gabaryty go zaskoczyły, Scotta. No ale byłem w szoku, nie? Że mówię, ten Scott taki kiedyś naprawdę mocny zawodnik, mówię, no tutaj musielibyście to zobaczyć. No nokauty właśnie też się odbijają, myślę, na tym zdrowiu w końcu, tak? Pewno. No przecież w czerwcu dostał taki nokaut, on tylko kontuzję też ma z tymi plecami, no, dostał te nokauty też. Mameda, nie? To już drugi. No, UFC 296. Tak jest. Dobry znajomy Pawła. Fenomenalna rozpiska. Ej, ale to, no właśnie, widzicie, teraz półśredniej duża walka i półśredniej duża walka. Paweł, na przestrzeni czasu, jakbyś ocenił tę walkę z Leonem Edwardsem? Ja wygrałem. Wygrałeś. Tak, splitem niejednogłośnie, ale to była walka. Jakbyśmy walczyli w Polsce, bym wygrał. Jak widzisz, Michał, kikiem byś zokautował? Z Covingtonem? No, on po pierwsze długo nie walczył, bo chyba Covington długo już nie walczył z rok, na pewno chyba, nie? Coś tak mi się kojarzy. No, to rzadko generalnie walczy. Ale z miał walkę? Nie z Masvidalem? Czy po tym bił się z kimś jeszcze? Dobre pytanie. No miał rewanż z Usmanem. Ale z kimś wygrał. Nie, kimś ale z Usmanem przegrał, tak, ale tak. Potem miał z Masvidalem chyba. Jorge Masvidal. Tak. Ty, to przecież to było z 2 lata temu. No, to długo pauzował właśnie. 5 marca. No, półtora roku temu. No, więc no właśnie. No to kawał czasu. Prawie 2 lata. No, Edward jest lepszy, będzie bardziej techniczny. Po pierwsze walczy regularnie. To też robi robotę. No wiadomo, Covington pewnie będzie chciał obalać. Ogólnie ten Covington jest to dla mnie, on jest mocny. Dobre kardio ma. On szczerze jest mocny. Ja powiem wam, że może przegrać tą walkę ze względu na to, że nie ma tych regularności startów, a to jest wpływ ważne. Wiecie, o co chodzi? Regularność przygotowań i startów. Ale moim zdaniem to tak też sobie myślałem o tej walce i nie będzie dla mnie zaskoczeniem, jak wygra Colby. No ale Edward sobie z Usmanem w drugiej walce dobrze radził, więc okay, wiesz, tylko a Usman weź pod uwagę, to jest różnica. No okej, okay, tylko jak bił się Usman z Covingtonem, to Usman był w prime, a teraz widziałeś walkę Usmana, na przykład, Usman już nie jest Usmanem. Nie, Usman jest tak porozwalany, że on, zauważcie, jak Usman chodzi, to i mi się, ja mam wrażenie, że on za każdym razem to patrzy pod nogi, gdzie stawia nogę. Zauważyliście to, jak on chodzi? On o tym sporo mówił Joe Rogana, jakie ma problemy z kolanami. Zobaczcie, ale jakie to, miał defensywne zapasy zajebiste, a z tym Chimaevem, gdzie dobra, Chimaev jest mocny, ale i tak sądzę, że no Usman kurwa robił, wiecie, w swoim prime był dużo mocniejszy. Wiesz, tą walkę i na ile? Usmana przez całą karierę przewrócił raz Edwards jakimś haczeniem przypadkowym, haczeniem, nikt go nie mógł wywalić. Tak, tak. Nikt, a tu rzuca mu się Chimaev po nogi i go wywraca jak laleczki. Ja rozumiem, że to kategoria wyżej, ale jakby brakowało tej defensywy takiej, że widziałem, że nie mógł ustać na tych nogach. Takie to było, jak czasami miałem wrażenie, że już sam wolał to oddać, zostać w tym żółwiu i mi się wydaje, że no Usman już ciężko miał. No Edwards jest w prime, ale ten Colby wydaje mi się, że może zaskoczyć. A zresztą ja lubię jego styl walki. To robił też przez półtora roku. Nie? Powiedz jeszcze, Paweł, bo jestem ciekawy, jak na przestrzeni czasu, co Edwards miał takiego w sobie? Znaczy, jak ma być szczery, no to nasza walka była bardzo równa. 50-50. Nie no, żartuję. Był lepszy ode mnie generalnie w tej walce, ale nie zaskoczył mnie niczym jakoś w tej walce. Ta walka była na decyzję. Pamiętam. I tam nic takiego się tam, szczerze mówiąc, nie działo wielkiego. On też mnie tam... Raz mnie trafił, co myślałem, że mnie obalił, to mnie kopnął, to znaczy jednostronnie uderzył, że lewą ręką i prawą nogą. To samo co z Usmanem. Dokładnie, to mi to walnął, ale no, ja wstałem,
czyli jak dużo ludzi mówi, że jestem mocniejszy od Usmana. Ja wstałem po tym i przegrałem decyzją, po takiej, no nie, no walka nie była nie wiadomo jaka, tak? Ale się budził. Ale fajną, nie no, fajny progres zrobił, wygrywał te walki, no zrobił dobrą robotę, możemy kiedyś zrobić rewanż. Niesamowite jest z zawodnikami, jak kurwa zawodnik może się zmienić w trakcie roku, co? To prawda. To jest niesamowite w tym MMA, że mówię, masz takiego zawodnika, co powiesz, kurde, no taki był, wiesz, no nie jest zły, ale ten, a nagle kurwa on wskakuje po roku, przypuśćmy, wiesz, trenowania na taką kurwa falę, że no nie wiem, no jest nie do zabicia, tak, nie? Zresztą tak. To jest niesamowite w tym sporcie, no? Że są, w różnym wieku są różne tych skoki, kurwa, tego. Ja tak patrzę na zawodników, mówię, kurwa, to jest niewiarygodne, że chłop da taką walkę, a w następnej ma nagle taki skok, że kurwa, że wiesz, na przykład jest 2-3 lata w takim prime, że szok, nie? I każdy ma ten skok w innym wieku, to znaczy, u Pawła jest na przykład to, kurwa, ma 34 lata. I jest najlepszy w swojej karierze. Tak. Nie jak miał 27, tak. Nie teraz 6, nie teraz jest prime. Jak miał 27, no. Tyle co ja, to on kończył karierę praktycznie, bo powiedział, że nie będzie się bił. No dokładnie. Więc to jest niesamowite, wiecie o co chodzi. To jest tak różne u zawodników i niby w tych samych kategoriach się byliśmy. Albo tak do 45 roku życia pociągnął. Więc o tym mówię, że to jest tak jakby już indywidualnie, że no mówię, widzisz, Paweł w moim wieku to prawie kończył karierę, a teraz ma prime. Dobra, że rozgadaliśmy się, lecimy z wynikami tak, dalej. Tylko tak szybko już powiedział, że tak, moim faworytem Covington, ale chyba bardziej sercem, bo lubię tego Covingtona. Wariata, ja go tak lubię, zastrywasz go lubię, no lubię go też. Fajna walka też będzie mistrzowska w kategorii 57 kg. Aleksander Pantoja kontra Brandon Royval. Shahat Rahmanow kontra Wonderboy Thompson, to będzie cudowne. Tony Ferguson kontra Paddy the Buddy Pimblett. A o tym co będzie? Mam nadzieję, że Ferguson go pociśnie, choć może mieć ciężko, bo też jest już tak rozwalony. A gdzie się z kim Ferguson trenuje teraz? Nie. Z kim? No z Gogginsem, tak? On teraz biega, maratony, pewnie śpi 8 godzin morsując, morsuje podczas spania, czy odwrotnie, nie wiem jak to nazwać, nie, to jest... A wiecie, kto miał podobną odklejkę właśnie? I tego Sanchez. I to jest to samo, to jest ta sama historia. Przy upadku już jakby, wiesz, z tego wysokiego nagle, jak już zaczął przegrywać i to przez nokauty i to samo ma Ferguson, te same odklejki. Ja pamiętam, że ktoś stawiał filmik, jak ten trener biegał za nim z nożem, widzieliście to? Tak, widziałem. A on robił uniki. On biegał za nim z prawdziwym nożem, a on miał chodzić i zapierdzielać na nogach, a ten chodził za nim z nożem i mówi, że tylko w ten ten trener mówił, że on tylko w ten sposób jest w stanie jakby... Wymusić na nim prawdziwy ruch. Okay. Że jakby miał plastikowy, to by nie chciał uciekać, a że chodził za nim z prawdziwym nożem, to on musiał naprawdę po tej klatce uciekać. Trzeba to w oktobusie zrobić. Panowie, bo się rozgadaliśmy. Leśmy z wynikami. Vincent Luk kontra Machado Gary, to będzie piękna walka. Oni razem trenowali w Killcliffie i ten Machado Gary jest starszy, pewny siebie, mam nadzieję, że Luk go ukrusi. A ten, to jest ten z Irlandii? Z Irlandii, Sean Strickland cały czas o nim gada. A z tą kobietą? Słucham? Z tą kobietą. Z tą kobietą, że wyssała z jego duszę. To jest, on jest od tego, od McGregora, nie? Co tego znaczy nie od, ale tam... Na karcie wstępnej też jest pięknie. Josh Emmett kontra Bryce Mitchell, mamy Cody'ego Garbranta, Ariane Lipski, Dustina Jacobiego, znanego z walki z Michałem Oleksiejczukiem, Andre Fili. Fajna walka Randy Brown kontra Muslim Salichow, też bardzo mocny pojedynek. Mamy też Strife Tube w piątek, warto kilka jako słów przedsmak przed KSW i UFC oczywiście, gala już w ten piątek 15. na YouTubie TVN Turbo za friko, że tak powiem, więc oglądajcie, bądźcie, ja będę, Marian będzie. Też ciekawe walki. Tak, warto oglądać. Walce wieczoru Kensik z Bueno, ten Bueno rekord 49. Tak, ale właśnie patrzyłem, że nie jakiś taki ten, nawet solidny gość. Solidny. Doświadczony. I dużo z tych zwycięstw ma praktycznie większość przed czasem. Na pewno nie przyjechał ten, bo wypadł mi się, że będzie chciał nie, się ja go oglądałem, bo przecież Czarek do nas przyjeżdża często i z nami się też tam przygotowuje, pomaga, więc... Ten Bueno to nie jest taki jarząbek, jak to można powiedzieć. Ale chyba parterowiec, nie? Ma ten dużo walk, ma chyba 60 walk ma ogólnie. Tak, to no chyba... A oczywiście ma ze 40 chyba 7 zwycięstw. Tak, sporo ma ogólnie, nie? Gola Krzeszowski, fajny pojedynek, świetny pojedynek, będzie w kategorii 6-6. Mariusz Michalczuk kontra Kasper Wróbel, którego ostatnio gościliśmy, to będzie naprawdę, być może nawet walka, taka cicha walka wieczoru. Patryk Grabowski z Konradem Kosakowskim też... Super walka. Jest twój były przeciwnik, Michał Pach. Ten od Bożęcki jest z Łodzi chyba z tego, jak ten grup się nazywa? Anakonda, nie wiem czy kojarzycie. Żgów. Tak, no to on jest tamten. Fajna rozpiska też. Ten Cholewa w walce semi-prom, taki młody talencik, też go przyuważyłem, że fajnie się rusza.
KSW 90, już mamy kolejną waleczkę dodaną do tej rozpiski. Hugo Di kontra Gino Van Stennis. Świetny pojedynek w kategorii lekkiej. Pracujemy nad tym, żeby tutaj zaprosić. Styczeń. Tak. A styczeń też fajna karta. Tak, na torbarze. Dobra karta, jak najbardziej. Może człowiek zarobi jakieś pieniądze. Ten Van Stennis to mi się kojarzył z takim gościem w Bellatorze, co wygląda. To jest jego brat. To jest jego brat. A, ty, ja to mówię, brat. Ty, ja to patrzę i mówię, z Oniszczukiem. Oniszczukiem. I mówię, ty, wy co tu robi ten gość, co zrobił tą Oniszczukę? To nie ta waga. Patrzę, mówię, ale to nie ta waga. Wyślij mi środka. Ale mówię, ty, Meskitu, to dobrze kojarzyłem. I mówię, ty, nawet podobny. Tak, tak. A jak przygotowania Hugo Marian? Bardzo dobrze, cały czas nim sparuję. No, jestem o niego spokojny, mimo że ten Van Stennis jest bardzo dobry w stójce, to jednak myślę, że ta siła fizyczna... A ten Hugo to Damianowi też pomaga? To jest Majkut, tak? Nie, on nie jest Majkutem. On jest judoką, czarny pas judo, mocny taki fizycznie. Myślę, że jeśli będzie go obalał, a raczej powinien go obalać, to tam wykona robotę. KSW 91 w Czechach. Walka o pas tymczasowy mojej kategorii. Leo Brichta kontra Valeriu Mirza. W jakimś sensie się nie dziwię, że ten pojedynek jest zestawiony, bo na luty bardziej moja walka można, jakby, bo to widziałem na czacie pytania, kiedy wracam, marzec, kwiecień. To jest, przewiduję albo marzec, albo kwiecień. Sporo zależy od najbliższej gali KSW, że tak powiem. Kiedy walczysz? Właśnie już przerwę? No właśnie marzec albo kwiecień. Tylko to się wszystko okaże po twojej walce z Saladinem, co tam się wydarzy. A ty, to co mi się uwaliło, że ty w styczniu będziesz walczył? No bo jest torwar, więc pomyślałeś logicznie, że... A, bo myślałem, że... Bo tak mówiłeś, że może na styczeń coś wywiada. Nie, bo od stycznia praktycznie w tym tygodniu kończę ostatnie treningi rehabilitacyjne. Okay. I od stycznia jest moment, w którym mogę już normalnie przygotowywać się do walki. Okay. Więc myślę, marzec, kwiecień i fajna waleczka. Myślę, że prędzej czy później z którym z tych gości się... Ten Mirza powinien wygrać, Jorszu, jest bardziej... A wiecie, że Mircea jest underdogiem? Tak? Mircea jest underdogiem. Ale ten Brichta jest dobry. Dobry, ale moim zdaniem Mircea. Powiem wam, po tym na narodowym, co z tym Marianem zawalczył, to taki... Z Szymańskim, przepraszam. Przekrojowy bardzo. Ale ostatnio Brichta też pokonał Romka i to przed czasem. Ale dwie pierwsze rundy przegrywał chyba, nie? No. Ale wiecie, co byłem w szoku właśnie, że ten Brichta taki pokazał te kurwa jajo, wiesz, te przełamanie, no. że znaczy, technicznie był słabszy od Romana, ale mówisz, w MMA jednak czasami potrzebna zachować trochę więcej siły i tlenu i to wystarczy czasami, nie? Panowie, moglibyśmy tak rozmawiać całą noc, ale musimy kończyć. Dobrze, tylko powiem jedną rzecz, chciałem wykorzystać to, że a propos twojej walki z Adrianem Głoszyńskim, bo były tam dwa pojedynki i pamiętam, że kibice mocno tam mówili, że kondycja słaba i tak dalej, a ja sobie tak oglądałem i myślałem, zajebista walka, że to była zajebista walka. Ta pierwsza czy druga? Jedna i druga. No, chyba ta pierwsza była bardziej taka Pierwsza była szalona. Pierwsza była ciężka, bo miałem tlenu na jedną rundę, bo byłem chory mocno. Miałem jakieś pasożyty we krwi, nawet o tym nie wiedziałem, dopiero wyszło to miesiąc po. Co zadać mi szczęście, wziąłem tydzień jakiś tam, nie antybiotyk nawet, tylko jakieś ziołowe rzeczy na to i mi przeszło, bo cały czas stawałem w stan zapalny, więc to było ciężkie przeżycie dla mnie, najcięższe w moim życiu. Ale ta druga walka już była kozak. Tak, no, ale powiedz ci nawet, mordobicie. A propos tej kondycji, walka była w takim tempie, tak się tam praliście, że ja nawet potrafię zrozumieć to, że mogliście się tam zmęczyć, więc ja w ogóle nie zwracam uwagi na waszą kondycję, tylko na to, ile tam serca zostawiliście. No mocno było, w dwóch walkach było bardzo mocno. Pierwsza była pogrzana. Po pierwszej już po drugiej tam pływali. Ja już na oczy nie widziałem tam to ogólnie, były takie po drugiej rundzie. I nie widziałem na oczy i myśli, co tu robić, tak? Że najpierw była myśl, żebym, dobra, usiądę sobie, odpocznę. A wiesz, co było najbardziej? Od trzeciej to było coś takiego, bo ja byłem w narożniku i on zawsze mówi, zdziwiony byłem, że mówię, że od drugiej rundy wstał z tego parteru, w pierwszej normalnie i w drugiej rundzie wstał z parteru i nagle zrobił tak. Ja tak, mówię, tak było. I tak patrzę się na tego, na Krzyśka Chobiskiego i mówię, ty, no gruby to kurwa zawsze miał tlen, ale mówię, że w drugiej rundzie coś takiego robił, bo coś tu kurwa jest nie tak. Ty, patrzy na Grześka, mówi, on już pływa od drugiej rundy. I mówię, ty, patrzy, mówię, to jest niemożliwe. I już wiedziałem, że coś jest kurwa nie tak, bo mówię, to jest niemożliwe, żeby gruby nie miał tlenu od drugiej, bo on zawsze ma tlen. I mu to już widziałem, że coś jest nie tak. I od trzeciej rundy, czy od czwartej, to był taki obrazek, że tak. Obaj wycieńczeni i to było tak. Paweł normalnie odchodził. Tak, już stał. Tak, widziałeś to? Tak, widziałem. A po błyszka twarzy już widzę, że Błyszek ciągnie nogę. Tak, normalnie, wiesz, taki zmęczony gość, jakby chciał, wiesz o co chodzi? I jest tak. I Błyszek ciągnący nogę i ja tylko darłem zawsze,
podnieś ten ryj, bo wiesz, już było widać, że chce go kopać prosto w ten. No i Błasiek jak już się zbierał, to Paweł się prostował i znowu. Ale to był masakra. I to są goście gaduły, ale bardzo dobrze, panowie. Najcięższe, co, jeszcze raz, najcięższe, co przeżyłem w życiu, naprawdę. No, ale było to ale piękne, ta walka też mi daje takiego bodźca, że to, co przeżyłem wtedy, to wydaje mi się, że no, ciężko będzie coś gorszego. Coś przeżyć, dlatego to mnie też buduje generalnie walka, że przeżyłeś takie coś i nigdy się nie poddałeś, tak? To prawda. Bo już powinienem się tam poddać w trzeciej ludzi, już powinienem się położyć generalnie, bo ja nic nie widziałem na oczy. Serio, to było coś takiego, że ja wszystko za mgłą miałem i jeszcze 15 minut się tak biłem, nie? Czekamy na dobre wojny w sobotę. Trzymamy kciuki, panowie. Dzięki, że wpadliście. No i co, widzimy się już w poniedziałek. Dzięki serdeczne. Dziękujemy.